Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich na kolejnym spotkaniu z cyklu Kontekst, jedynym takim webinarze o archeologii, historii i poszukiwaniach. Dziki Zachód wielu z Was kojarzy się pewnie jednoznacznie, choć w zależności od wieku jednym do głowy od razu przyjdzie Carol May, drugim Clint Eastwood, innym zaś, nie wiem, Dorothy Abernathy czy Arthur Morgan. Są zawsze to jednak zmagania Indian i kowbojów, dobrych bandytów ze złymi szeryfami i dobrych szeryfów ze złymi bandytami, traperów z osadnikami. Jako że od chwili powstania Stany Zjednoczone prowadziły ekspansję ku Zachodowi, samo pojęcie Zachodu ewoluowało, aż do połowy mniej więcej XIX wieku. A czy zastanawialiście się choć raz, jak wyglądał amerykański Zachód na długo przed tym, zanim stał się amerykański? Jeśli tak, to świetnie się składa. Z tej strony dr Radosław Biel, jestem redaktorem czasopisma Archeologia Żywa i wraz z dzisiejszym gościem przybliżymy Wam nie tylko podstawowe informacje na temat różnych kultur prekolumbijskiego południowego zachodu Ameryki Północnej, ale i z pewnością poruszymy jeszcze parę innych tematów, w tym na przykład kwestię tego, na ile badania archeologiczne prowadzone za oceanem różnią się od tych prowadzonych w naszym kraju. A jest dziś z nami archeolog, adiunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dodatkowo stypendysta Fundacji Fulbrighta, The Tokyo Foundation i Fundacji Kościuszkowskiej, od 2011 roku kierujący projektem Mesa Verde, finansowanym ze środków NCN Sonata i Sonata Bis, specjalizujący się w badaniach przemian osadniczych i społeczno-kulturowych kultury Pueblo i innych grup indiańskich południowego zachodu. Autor świetnego artykułu w tym numerze Archeologii Żywej, ściągnięty przeze mnie tutaj praktycznie prosto z urlopu. Więc powitajcie go z tego powodu bardzo gorąco w komentarzach, drodzy widzowie. Doktor habilitowany Radosław Palonka. Witamy. Dzień dobry, witam serdecznie i ciebie, Radku, mój szanowny imienniku, i wszystkich państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Super. Mamy tu już praktycznie taką małą tradycję, że widzowie co spotkanie chwalą się, skąd nas oglądają. Oczywiście, do czego zachęcam wszystkich widzów i dzisiaj. I pamiętam, że na ostatnim spotkaniu meldowali się nawet z Chicago i Connecticut. Proszę, nie jestem pewny, co prawda, czy pisali z wakacji, czy reprezentują amerykańską Polonię, ale może oglądają nas również dzisiaj, to się przypomną. Czy przy okazji swoich badań udało ci się zwiedzić trochę więcej Stanów, czy raczej harmonogram był napięty? No tak, rzeczywiście to ja podróżowałem dosyć dużo z racji między innymi stypendiów, które wymieniłeś, i kilku jeszcze innych, które no, realizowałem, żeby ukończyć pracę doktorską. Najpierw jeszcze pracę magisterską, a później pracę doktorską, no i później już takie stricte wizyty związane z badaniami, z konferencjami, więc trochę więcej poza Colorado udało mi się zobaczyć i północnego zachodu, i wschodu Ameryki Północnej, też Illinois, Missouri, czy kilka innych wschodnich stanów, nie tylko południowy zachód, czy też ten dawny dziki zachód, tak jak powiedziałeś. A propos urlopu, to tak, to prawda, Radek ściągnął mnie, no właściwie wracaliśmy już, wczoraj w nocy wróciliśmy z Kołobrzegu, więc piękna pogoda, do Krakowa w ulewie wracaliśmy, no niestety. Ale już jest wszystko dobrze. Zawsze lepiej w tą stronę, niż tak, się tak wyjeżdża na urlop. Dokładnie. Tak. A ulubione miasto? W Stanach? To chyba Tucson w południowej Arizonie. No to jest przepiękne. Naprawdę, to jest na południe, 150 km na południe od Phoenix, już około tam 100-120 km od granicy z Meksykiem. I widać, tam rzeczywiście widać taką mieszankę, tygiel kulturowy, indiańsko, kowbojsko, amerykańsko, hiszpański, bo oczywiście południowy zachód, czy też ten dawny dziki zachód, zanim był amerykański, to był przede wszystkim indiański, ale potem był w dużej części też hiszpański, jeżeli chodzi o Europejczyków. Bo tam dominowali Hiszpanie i Meksykanie no do końca pierwszej połowy XIX wieku, kiedy Stany Zjednoczone już po wygranej wojnie z Meksykiem przejęli te terytoria. W 1848 roku dopiero wtedy Stany Zjednoczone zaczęły panować nad terytorium dzisiejszej Arizony, Nowego Meksyku, Colorado, dużej części Kalifornii, Teksasu, to państwo wiecie. To takie też jest nagłośnione przez filmy różne. Mhm. Tutaj widzę, że pan Wojtek pisze, że pozdrawia Tombstone z Arizony. Świetnie. Są fani. Są od Wyatta Earpa.
Tak, bardzo fajne malownicze miasteczko, gdzie cały czas są inscenizacje. Nie wiem, czy w tym okresie covidowym też, ale były kiedyś właśnie pojedynków braci Erpów i bandytów. Jest ten słynny cmentarz z bandytami. No bardzo malownicze miasteczko rzeczywiście, Tombstone w Arizonie. Ale żeby nie było, jest i Iława, jest Bydgoszcz, jest Dębno, jest Londyn, Kielce, jak zawsze. Mamy dużo fanów w Kielcach, tak, całą ekipę mocno. Zanim jednak już na dobre przejdziemy do tematu spotkania, wszystkim, którzy są z nami pierwszy raz, zapis tego spotkania najpewniej już jutro pojawi się na kanale YouTube Archeologii Żywej. No i właśnie część pewnie osób mi zaraz w komentarzach wypomni, że na poprzednim spotkaniu o szubienicach też składałem takie obietnice, a widzowie na YouTubie właśnie się zastanawiają, jakie szubienice, o czym on mówi. Spokojnie, wynikły nieprzewidziane problemy, ale prędzej niż później i tamto spotkanie też zostanie opublikowane. Mam jednak za nadrzut coś, co by wszystkim wynagrodzić. Obiecywałem konkurs z okazji 1000 subskrybentów i pierwszy etap, czas rozpocząć. Zasady są bardzo proste, gdy już tylko zapis tego spotkania pojawi się na naszym kanale YouTube, zaproponujcie w komentarzach, o czym chcielibyście usłyszeć w przyszłych kontekstach. Mile widziane propozycje sensownych tematów wraz z gośćmi, których chcielibyście usłyszeć, opowiadających właśnie o nich. Może rozwinięcie któregoś z wcześniejszych spotkań, bo tak bardzo spodobał się wam goście lub tematyka. Od razu zastrzegam, że pseudonaukowe propozycje będą dyskwalifikowane, nawet jeśli uzbierają tysiące polubień. Nagrodę w postaci zestawu książek otrzymają autorzy 5 komentarzy z największą liczbą łapek w górę. I choć nie mogę obiecać, że na pewno dojdzie do realizacji tych pomysłów, to na pewno postaram się coś zdziałać w tym kierunku. Na komentowanie i zbieranie polubień będziecie mieć czas do godziny 23.55 w środę za 2 tygodnie. Czyli dzień przed kolejnym kontekstem, co tydzień przerwa i ostatni przed wakacyjną przerwą, w trakcie którego ogłoszone też zostaną również wyniki tego konkursu i będą atrakcje dodatkowe, mam nadzieję, ale to będzie niespodzianką, musicie być zarówno albo na żywo, albo na YouTubie będzie szansa dla tych, co na Facebooku nas oglądają i dla tych na YouTubie za 2 tygodnie. Tyle ze spraw organizacyjnych i zasadniczo możemy przechodzić do tematu. Odpalamy prezentację. Okej, to ja przełączam się powoli na prezentację już. Jest jeszcze Leszno, Toruń, Wrocław, na szczęście. No super. Pani Zofio, nie oderwano mnie z wykopalisk Amazonek. TVN mnie tylko poprosił, że tam coś skomentował w tej sprawie. Sam nie miałem przyjemności, ale jeśli oglądają nas osoby, które kopią cmentarz Amazonek i chciałyby się pochwalić, to z chęcią porozmawiam o tym z wami. A teraz wszystko widać. I jest prezentacja, tak? Super. Jeżeli by były jakieś problemy, mam nadzieję, że nie będzie, to proszę dawaj znać. Od razu będą mi w komentarzach pisać. Okej. To Państwo nam pomogą, mam nadzieję. No dobra, no to w takim razie postaram się tak skrótowo chyba przybliżyć Państwu część tych rzeczy odnośnie archeologii, kontynuacji też kulturowej w pewnym sensie na Dzikim Zachodzie, tym takim szumnie nazwanym kiedyś Dzikim Zachodem, archeologicznie często nazywanym Południowym Zachodem i geograficznie, mam tu na myśli tą nazwę geograficzną, Południowy Zachód Stanów Zjednoczonych, ale też taką kulturową, bo to się naprawdę wiąże, geografia z kulturami indyjskimi, z przyrodą, ze środowiskiem naturalnym, a więc ten prekolumbijski Południowy Zachód, Dziki Zachód późniejszy i takie podstawowe informacje, na ile nam czas pozwoli. Tu Radek prosił, żeby przygotować niezbyt dużo slajdów. Ja oczywiście ciężko mi jest ograniczyć się z tymi moimi slajdami, a to tym bardziej, że tam ta tematyka jest chyba dosyć egzotyczna w dalszym ciągu i w Polsce, i w Europie, i trochę też w Stanach czasami, ale szczególnie w Europie i ja często staram się, pokazać takiego trochę tła wprowadzenia. Jeżeli będzie za dużo, to najwyżej skończę i tutaj proszę Radku, utnij. Od razu Tak, i najwyżej, jeżeli będzie szansa, to może kiedyś dokończymy kilka spraw. Więc Dziki Zachód przed Europejczykami, trochę spraw ogólnych o pewnych kulturach indiańskich sprzed konkwisty, sprzed pojawienia się pierwszych Europejczyków,
czyli hiszpańskich misjonarzy, konkwistadorów na południowym zachodzie w XVI wieku i trochę o prawodawstwie amerykańskim i tych różnicach właśnie, o których Radek mówił odnośnie prowadzenia badań w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Trochę też na bazie tych naszych dokonań, naszego projektu. To jest taka mapka południowego zachodu z najważniejszymi kulturami, tradycjami kulturowymi, rolniczymi, które rozwijały się na pograniczu dzisiejszych południowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych i północnego Meksyku. Bo to też ważna sprawa, że ten południowy zachód czy dziki zachód, on kiedyś nie znał granic politycznych, administracyjnych i te stany, które dzisiaj nazywamy Arizona, Nowy Meksyk, meksykańska Sonora, Chihuahua, Teksas amerykański, to tak naprawdę zlewało się w jedno, jeżeli chodzi o ten prekolumbijski świat indiański. To był jeden świat wielobarwny, wielokulturowy oczywiście, ale noszący pewne takie no, cechy wspólne, jak między innymi dominacja kultur rolniczych, których społeczności uprawiały te trzy podstawowe rośliny uprawne znane wielu społecznościom indiańskim w Ameryce Północnej, Środkowej, Południowej, czyli kukurydza, dynia, fasola, czy rośliny dyniowate, fasola, ale też wiele innych. Na południowym zachodzie to też amarant, częściowo chili, takie drobne odmiany jęczmienia, więc sporo innych roślin, bawełna oczywiście, która zrewolucjonizowała w pewnym okresie w VII-VIII wieku naszej ery, no przede wszystkim pojawiło się tkactwo i odzież i tak dalej. Więc no to jest taki dosyć barwny i też niezwykle złożony, rozwinięty świat, o którym trochę zapominamy, myśląc o Indianach Ameryki Północnej, pewnie najbardziej o tych malowniczych wojownikach z wielkich równin, pędzących na mustangach przez prerię, mieszkających w tipi. No tutaj ten świat był trochę inny. Inny i dużo bardziej złożony, dużo taki no, i mniej znany. Oczywiście od XIII-XIV wieku na południowy zachód napływają koczownicy, plemiona łowiecko-zbierackie, Apache, Nawahowie. Dopiero wtedy z południowej, południowo-zachodniej Kanady ci właśnie jedni z najsłynniejszych Indian Ameryki Północnej, Apache i Nawahowie, ich pobratymcy językowi, dopiero wtedy, nawet do XV-XVI wieku powoli przez wielkie równiny napływają na południowy zachód i później no, zaczynają w pewnym sensie dominować po upadku tych wielkich kultur, części tych wielkich kultur rolniczych w tym regionie. Z tych wielu, wielu kultur do dnia dzisiejszego, okresu prekolumbijskiego do dnia dzisiejszego rozwija się tylko kultura Pueblo, tylko ona przetrwała. I żeby było jasne, zdecydowanie nie zniszczyli ich hiszpańscy konkwistadorzy tych społeczności indiańskich okresu prekolumbijskiego. Większość zaniknęła kultur Mogollon, Hohokam, Fremont czy Casas Grandes, niezwykle ważna tradycja kulturowa, zaniknęły jeszcze przed przybyciem Europejczyków na te terytoria. Po prostu ze względu na zmieniający się klimat, niekorzystne warunki klimatyczne, środowiskowe, ale też konflikty, walki, wojny. I to niektóre z tych kultur zniknęły, proszę mi wiedzieć, dosłownie 60-70 lat przed pojawieniem się hiszpańskich konkwistadorów, którzy szli z podbitego już Meksyku na północ, na teren południowego zachodu. Tak czy inne były losy tych kultur. Część z nich, część potomków tych kultur przetrwała, ale tylko i wyłącznie kultura Pueblo rozwija się nieprzerwanie do dzisiaj na tym samym terytorium do dnia dzisiejszego. Tutaj mamy inną mapkę południowego zachodu po stronie amerykańskiej przede wszystkim, czyli Utah, Colorado, Arizona, Nowy Meksyk z rezerwatami indiańskimi. Zobaczcie Państwo, jakie to jest zagęszczenie rezerwatów indiańskich do dnia dzisiejszego. I to jest jeden z takich aspektów, które chciałem pokazać, które świadczą o ciągłości kulturowej, o ciągłości zachowania pewnych wierzeń, rytuałów, tradycji, struktur społecznych, wielu języka, wielu elementów, które składają się na tożsamość kulturową, na przetrwanie wielu elementów tradycji kulturowej. Największy rezerwat indiański, zobaczcie Państwo tym kolorem pomarańczowym, przynajmniej u mnie tak to się wyświetla, rezerwat Indian Navajo, 78 tysięcy kilometrów kwadratowych, więc jedna czwarta, jedna piąta powierzchni Polski, bardzo duży obszar wydzielony jako rezerwat indiański. No i szereg innych. W Arizonie 23 bodajże, w Nowym Meksyku podobnie, 25 chyba rezerwatów indiańskich, kilka rezerwatów Apaczów oczywiście. I to też jest ciekawe, że większość z tych rezerwatów w odróżnieniu od wschodu kontynentu północnoamerykańskiego jest w miejscu, gdzie te
kultury czy plemiona indiańskie zostały, no, napotkane zostały przez Europejczyków, przez pierwszych Europejczyków. Oczywiście są to ograniczone terytoria, ale jednak te rezerwaty i niektóre wioski, miasta, no, przetrwały w tym samym miejscu po prostu od okresu prekolumbijskiego. Tak jak na przykład Pueblo Taos, to jest właśnie z okładki tego nowego numeru Archeologii Żywej. Ja dzisiaj dostałem akurat, przynajmniej dzisiaj odebrałem ze skrytki, bardzo dziękuję za ten nowy numer. Okej. Więc Pueblo Taos i szereg innych puebli właśnie tej kultury Pueblo. Najstarsze, proszę sobie wyobrazić, niektóre z tych puebli z Arizony, z Nowego Meksyku, one były, czy początek ich budowy możemy datować na XIII-XIV wiek i do dnia dzisiejszego są zamieszkiwane. Jest takich pięć, dosłownie pięć takich osad, no z kilkudziesięciu, które przetrwały, ale pięć jest z okresu prekolumbijskiego. Takich właśnie, które zamieszkiwane były przez kilkaset, a nawet przez kilka tysięcy osób w jednej fazie osadniczej. Więc takie ośrodki, no protomiejskie, można delikatnie, a nawet trochę bardziej niż delikatnie powiedzieć. Przetrwały do dnia dzisiejszego i są zamieszkiwane, więc naprawdę to są dopiero najstarsze miasta prekolumbijskiej Ameryki Północnej i ogólnie Ameryki Północnej, można tak powiedzieć. Oczywiście ta tożsamość, ciągłość kulturowa jest widoczna też w tych innych społecznościach, nie tylko rolniczych. Wspomniałem o Apaczach, tu jest zdjęcie z jednej z takich tradycyjnych ceremonii, ceremonia wschodzącego słońca, inaczej no, ceremonia wchodzenia w dorosłość, dziewczyna dla dziewczyn przede wszystkim organizowana i to jest akurat zdjęcie z 2006 roku z takiego wielkiego rezerwatu Apaczów San Carlos we wschodniej Arizonie. Ja pierwszy raz pamiętam, że widziałem na filmie tą ceremonię utonego Halika i Elżbiety Dzikowskiej, no w tej serii programów Pieprz i Wanilia. No, niesamowite jest zobaczyć rzeczywiście na żywo te uroczystości. No w każdym bądź razie no, jest to widoczne na każdym kroku i wracam jeszcze do tego miasta Tucson. Rzeczywiście tam wiele rzeczy możemy też namacalnie zobaczyć, pomimo że to jest dosyć duży ośrodek i akademicki, ale też jest bardzo dużo Indian, którzy mieszkają w tym mieście, w południowej Arizonie. Okej. Okay. Krajobraz, no ten taki typowo kojarzący nam się z Dzikim Zachodem, jak Monument Valley, Dolina Monumentów na pograniczu Utah i Arizony, to tutaj nagrywano większość westernów z Johnem Wayne'em, ale to też jest rezerwat Indian Navajo. Żeby tam wjechać, trzeba oczywiście zapłacić za bilet dla strażników, czy na bramkach po prostu nawajskich Indianom. I ten malowniczy krajobraz, on był kiedyś ojczyzną Indian Pueblo, później Indian Navajo, więc to też się zmieniało, te ruchy ludności indiańskie były bardzo mocne. To też kraina kanionów, nie tylko takich ostańców piaskowcowych czy płaskowyży piaskowcowych. To jest ostatnia forma taka, jedna z ostatnich form erozji eolicznej, oczywiście te ostańce skalne, ale też kraina kanionów. Tutaj akurat kanion rzeki San Juan, która wpływa do rzeki Colorado. Natomiast tutaj widzicie Państwo już kanion Colorado, ten malowniczy, barwny i tak dalej. Ale żeby nie było tak, że to jest taki tylko teren półpustynny, pustynny, to rzeczywiście w wielu miejscach widzimy dużo więcej roślinności. To jest pustynia Sonora, która rozciąga się właśnie od Arizony po Sonorę meksykańską, po stan Sonora w Meksyku Północnym, gdzie pomimo, że jest to bardzo surowa oczywiście pustynia, ale jest pustynia, jest sporo roślinności, między innymi te słynne kaktusy saguaro, czy też Carnegie olbrzymie po polsku. No ale też jest sporo terenów wyżej położonych, między innymi tam, gdzie rozwijała się i do dzisiaj mieszkają Indianie Pueblo, czyli wyżyna Colorado, bardzo duży obszar, przepraszam, takiego płaskowyżu z dosyć no, większą roślinnością, z dominującymi jałowcami, sosną piniową, sosną żółtą i juką oraz agawą, no, na południe bardziej, ale te wszystkie rośliny miały znaczenie oczywiście, jeżeli chodzi o pożywienie, materiał budulcowy i dendrochronologię, o której powiem, i wytwarzanie wielu elementów kultury materialnej. Mamy też partie wysokogórskie w tym regionie, nawet 3-4 tysięczniki, południowe odnóże gór skalistych, no to jest właśnie południowe Colorado i góry San Juan i kilka innych pasm górskich, więc rzeczywiście jest tutaj dużo więcej różnorodności. Naprawdę, tak naprawdę południowy zachód znamy może z takich ikonicznych obrazków, pocztówek i filmów, ale on jest bardzo, bardzo różnorodny i ta różnorodność środowiskowa przejawiała się też i przejawia się w różnorodności tych różnych kultur i plemion indiańskich. Troszeczkę zmieniając temat i jeszcze zanim przejdę do tego właściwego
może momentu czy części właściwej prezentacji, to właśnie tych kilka takich spraw może odróżniających naszą archeologię europejską, nie tylko środkowo-europejską, ale ogólnie z Europy od archeologii amerykańskiej, kanadyjskiej, no to jest to, nas różnią pewne rzeczy. Nie mówię tutaj o metodologii, bo tutaj jest wiele punktów stycznych, chociaż też są różnice, ale w podejściu, o plasowaniu może nawet archeologii, która w Stanach Zjednoczonych, w większości uniwersytetów w Kanadzie również, jest postrzegana no, w myśl tej archeologii anglosaskiej jako nauka antropologiczna, antropologii kulturowej. To nie jest nauka historyczna, można powiedzieć, tak jak jest u nas tradycyjnie pojmowana w wielu krajach europejskich, w Polsce w szczególności, ale właśnie jako nauka antropologiczna. No to wiąże się z tym, że no, żyją do dzisiaj, czy żyje bardzo dużo potomków plemion i kultur, które badamy archeologicznie i to między innymi z tego wynika, a taką największą różnicą jest chyba stosunek do szczątków ludzkich. W Europie archeologów do szczątków ludzkich i archeologów i społeczności tych tubylczych w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. No to jest bardzo wrażliwa kwestia, jeżeli chodzi o wykopaliska na cmentarzyskach czy grobów indiańskich. W tym momencie no jest to uregulowane prawnie. W 90 roku Kongres Amerykański przyjął taką słynną ustawę NAGPRA, czyli ustawę o ochronie i zwrocie grobów tubylczych Amerykanów, która reguluje cały proces zwrotu przez muzea, przez placówki badawcze, uniwersyteckie, wielu artefaktów, które archeolodzy gromadzili przez prawie 100 lat, czy ponad 100 lat, zaczęto zwracać właśnie od tego 90 roku plemionom, które potrafiły udowodnić związek. To nie musi być jakiś zabytek z grobu, może być też przedmiot święty, jak pióropusz, tutaj widzicie Państwo przykłady, wyplatane kosze, pióropusze, szczątki ludzkie, które często są chowane powtórnie, tak jak tutaj na dole tych slajdów widać. I to są takie złożone ceremonie. Czasami tylko archeolodzy w tym uczestniczą, czasami księża katolicy, pastorzy, ewangelicy. No bardzo dużo jest ceremoniału takiego, nie wiem, czy to można nazwać synkretyzmem religijnym, chyba nie do końca, ale w każdym bądź razie wiele elementów, nawet słupy totemowe są zwracane poszczególnym plemionom. Więc rzeczywiście jest to dosyć delikatna kwestia. Kiedyś archeolodzy, to też trzeba jasno powiedzieć, nie liczyli się zupełnie prawie z głosem lokalnych plemion. No też zależy, którzy archeolodzy, ale większość środowiska archeologicznego. Ta tendencja zmian zaczęła się w latach 60. i 70. I od wtedy na fali też nowej archeologii i wielu innych zmian społecznych, no, zmieniło się też podejście naukowców do świata indyjskiego. Teraz jest no, bardzo takie poprawne politycznie, aż chyba za bardzo w niektórych momentach. Myślę, no, ale lepiej w tą stronę, szczerze mówiąc. Chyba tak, bo rzeczywiście, no na pewno tak, jest dużo więcej respektu dla też praw tubylców i też praw Indian do ich interpretacji ich własnej historii, bo to jest bardzo ważne. My o tym w ogóle nie myślimy, myśląc o krajach takich no, postkolonialnych, trzeba trochę tak to powiedzieć, i o tym, że archeolodzy czy archeologami mogą być też Indianie z różnych krajów i tak dalej. No tutaj mamy na przykład, o tych zmianach świadczy postać Joe Watkinsa, który no, przez wiele lat był prezesem stowarzyszenia ostatnio archeologii Society for American Archaeology, tego najważniejszego stowarzyszenia archeologów amerykańskich, to ten gość tutaj w okularach na górnym zdjęciu z prawej strony. Więc pół Indianin, pół Cherokee, pół biały. Okej, te programy zapoczątkowane przez zmiany właśnie postaw naukowców i przez zmiany już prawodawstwa amerykańskiego wymusiły poniekąd coś, co jest teraz prawie że standardem w badaniach archeologicznych, to znaczy konsultacje z przedstawicielami tubylczych ludności, gdzie widać tą ciągłość kulturową podczas prowadzenia wykopalisk, a nawet w procesie przygotowywania się przed wykopaliskami. I to jest niezwykle cenne. Tutaj mamy akurat zdjęcie z lewej strony, na stanowisko Goodman Point Pueblos, konsultanci i archeolodzy biali i Indianie, stanowisko kultury Pueblos z XIII wieku. Tutaj na dole w Parku Narodowym Gór Skalistych koło Denver w Colorado profesor Brunswick, który konsultuje z Indianami Ute, czyli tymi no, tacy na poły z równin, na poły z południowego zachodu, łowcy zbieracze, kiedyś oczywiście. Natomiast tutaj z prawej no, dwa zdjęcia z naszych konsultacji, które też prowadzimy w ramach naszego projektu z Indianami Hopi, z takimi jednymi z najbardziej konserwatywnych grup Indian Pueblo z północnej Arizony, którzy są rzeczywiście, no to widać ewidentnie, wiele danych wskazuje, bezpośrednimi potomkami ludności, która wybudowała osady, które my badamy w kanionach
Colorado. I no, że hobby to takie, można powiedzieć, niektórzy mówią na to, moja koleżanka mówi na to, konserwy, no takie najbardziej tradycjonalistyczne, rzeczywiście konserwatywne społeczności. No i to jest, myślę, jeden z takich no, ważniejszych punktów też naszych działań. Oni interpretują między innymi znaczenie ikonografii sztuki naskalnej, którą odkrywamy, ale też pewnych budynków, w których funkcja nie do końca jest wyjaśniona. No dobra, przepraszam, o tym może troszeczkę przy długim wstępie, ja tylko nie, chciałem nie Państwu... Nie masz na co przepraszać, widzę, że tu wszyscy słuchają jak urzeczeni, jak zwykle, zawsze, gdy goście zaczynają opowiadać, cichną wszelkie komentarze. Drodzy widzowie, przypominam, że jeśli tylko macie pytania, to zadawajcie, w miarę możliwości będę je przekazywał naszemu gościowi. Jasne. I oczywiście ja bardzo chętnie zatrzymam się i rozwinę wątki, które Państwa by interesowały, czy Ciebie, Radku. I kilka słów odnośnie tych innych kultur, o których no, tylko na tej mapce wspominałem z okresu prekolumbijskiego, których no, już dzisiaj bezpośrednich potomków nawet nie ma, a które tworzyły niesamowicie złożone organizmy i polityczne, i społeczne, które no, rozciągały się na duże terytoria południowego zachodu, dominowały nad niektórymi z nich i niektóre z nich, no naprawdę nie waham się użyć tego sformułowania czy stwierdzenia, stały o krok od stworzenia takich złożonych struktur, o związkach takich ponadplemiennych, nawet protopaństwowych niektóre, więc gdzie nie było znane pismo i w naszym rozumieniu państwa to nie do końca było to, ale w rozumieniu nowoświatowym to troszkę inaczej rozumiemy, czy definiuje się czy te społeczności bardzo takie złożone. No, kultura Mimbres, to być może część z Państwa słyszała, no taka niezwykle znana pod kątem no, przebogato zdobionej ceramiki. To akurat to jej, ta jej sława no, niestety odbiła się negatywnie na stanowiskach tej kultury, które prawie w 90% są zniszczone w dniu dzisiejszym przez rabusiów grobów, bo ta ceramika w większości pochodzi z grobów. Te wszystkie naczynia, które mają dziury w środku, to świadczy o tym, że były nakładane na głowę zmarłego, a dziura miała po prostu umożliwić wyjście duszy zmarłego czy ducha zmarłego w zaświaty. Tak się przyjmuje, bazując na analogiach etnograficznych. No w każdym bądź razie do lat 70, połowy lat 70. buldożerami w Arizonie, w Arizonie amerykańskiej w Nowym Meksyku wjeżdżano na tereny prywatne i niszczono stanowiska, żeby grabić tą ceramikę. Na czarnym rynku jedno naczynie osiągało nawet kilkadziesiąt tysięcy dolarów, więc no, kosmiczne sumy. No tak. Teraz spadły te ceny, ale w dalszym ciągu są dosyć duże. Z tego, co sprawdzałem z jedną z doktorantek naszych, to gdzieś w ubiegłym roku, to dochodzą nawet do 10-12 tysięcy dolarów, ale no te takie najpiękniejsze. Więc no to jest ten problem. Kolejna sprawa różniąca naszą archeologię od archeologii amerykańskiej, że to całe prawodawstwo chroniące w dużej części zabytki archeologiczne stanowiska w Stanach Zjednoczonych odnosi się tylko i wyłącznie do terenów stanowych, czy federalnych, czyli rządowych de facto albo stanowych, natomiast nie tyka prawie w ogóle terenów prywatnych, a bardzo dużo stanowisk spektakularnych i bardzo ważnych jest na terenach prywatnych. Tylko jeżeli chodzi o groby, no to prawodawstwo po 90 roku dotyczy terenów prywatnych, ale jeżeli chodzi o stanowisko całe Pueblo, czy kopiec, kurhan bogato wyposażony, właściciel prywatny może sobie zrobić z tym, co chce, jeżeli tam nie ma szczątków ludzkich. Autentycznie, to do tego się sprowadza w praktyce. Więc no jest ten duży dysonans naprawdę i Amerykanie często mówią, że zazdroszczą nam prawa, niedoskonałego oczywiście naszego prawa, jeżeli chodzi o ochronę zabytków, ale jednak dużo lepiej no, chroniącego te zabytki niż na przykład w Stanach do tej pory. Inne przykłady tej przebogato, przepięknie zdobionej w takich naturalistycznych stylach, czy też abstrakcyjnych poniekąd, zoomorficznej, antropomorficznej, geometrycznej. Mamy w Polsce jedną misę w stylu Mimbres III, ten takim najbardziej klasycznym, jest przechowywana w sejfie w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. To jest ich najcenniejszy zabytek. Trafił w 1939 roku, kilka miesięcy przed wojną, w maju 1939 roku, wraz z grupą zabytków z Uniwersytetu Harvarda, z Peabody Museum na Uniwersytecie Harvarda. To jest wymiana zainicjowana przez profesora Kostrzewskiego, Józefa Kostrzewskiego. Od nas poszły zabytki do Harvardu z epoki brązu i żelaza. Więc kilka miesięcy przed wojną. No i jeden z najcenniejszych zabytków. Oczywiście ta kultura też tworzyła złożone osady, bardzo duże, zamieszkiwane właśnie przez kilkaset, nawet ponad 1000 mieszkańców, o liczbie też pomieszczeń dochodzących do ponad 1000. One się słabo zachowały na przykład w porównaniu do kultury Pueblo, chociaż czasami była to zbliżona architektura, ale budulec był inny. Tu były głównie ciężkie otoczaki rzeczne, natomiast kultura Pueblo budowała z piaskowca, dużo lepiej
zachowały się te budynki. Za chwilę Państwo zobaczycie. Ale też budowali ta ludność Mimbres, osady klifowe, te, które Państwo też przed chwilą jedną widzieliście. Druga taka ważna kultura, kultura Hohokam. Dosłownie dwa slajdy na tą kulturę, ale no nie mogę pominąć mówienia o tym prekolumbijskim, dzikim zachodzie, południowym zachodzie, bez wspomnienia o niej. Dlatego, że ludność tej kultury stworzyła niesamowitą sieć kanałów nawadniających, no sztucznej irygacji. Ona rozwijała się na pustyniach, czy na pustyni Sonora w środkowej, południowej Arizonie, w północnym Meksyku, ale przez te pustynie płynęły, no teraz Amerykanie pobudowali tamy, osuszyli kilka rzek, niestety, ale płynęły bardzo duże rzeki, na przykład Salt, Gila, częściowo jeszcze płyną. No w każdym razie to tak jak Nil w Egipcie, one nawadniały te tereny półpustynne, a Indianie z kultury Hohokam budowali kanały odchodzące, no tu uwaga, na odległość 20 do 30 kilometrów od tych głównych rzek, od tych głównych kanałów nawadniających odchodziły pomniejsze kanały i od nich jeszcze tak zwanego trzeciego rzędu kanaliki, które nawadniały już bezpośrednio poletka uprawne, więc naprawdę takie ogromne, złożone sieci kanałów nawadniających, które dzisiaj no przerównywane są, jeżeli chodzi o potencjał produkcji rolniczej nawet i tą złożoność tej sztucznej irygacji do Mezopotamii, do Peru starożytnego, do inkackiego Peru również, więc no rzeczywiście niesamowita kultura, która też stworzyła dosyć duże, pokaźne osady wyrastające nad tymi kanałami. Większość tych kanałów właśnie jest pod zabudową dzisiejszego Phoenix i Tucson i wyobraźcie sobie Państwo, że no duża część wodociągów Phoenix, tego metropolitennego Phoenix i wodociągów i kanalizacji no włączyła na początku XX wieku, z ponad 100 lat temu, te starożytne kanały nawadniające. One są świetnie zmapowane, dlatego że zostały włączone w tą sieć wodociągową ówcześnie budowaną. Okej, okay, to też boiska w kulturze Hohokam, boiska do gry w piłkę, import idei mezoamerykańskiej i rzeczywiście bardzo ważna sprawa do gry w piłkę albo też do wielu innych być może rzeczy, jak ceremonie, odprawianie rytuałów, ceremonii, być może miejsca handlu, targów. To już nie miejsce, żeby dywagować o tych funkcjach, ale rzeczywiście boiska mamy nie tylko w Mezoameryce, ale bardzo dużo na południowym zachodzie i tutaj daję Państwu tylko takie no, wrzutki, można powiedzieć, bo nie ma czasu na więcej. Może kiedyś będzie okazja o tym. Tak, o piłce przy Mistrzostwach Świata może. Teraz przegapiłem całkowicie to euro, ale może kiedyś uda się kontekst o piłce nożnej. No dokładnie. Cóż jeszcze? Ostatnia przed kulturą Pueblo, tradycja kulturowa Casas Grandes, Pakime. No, wydaje się, że najbardziej niedoceniana i chyba najbardziej taka rozwinięta, jeżeli chodzi o okres prekolumbijski, z tych tradycji wielkich właśnie rolniczych południowego zachodu. Ona głównie rozwijała się w północnej Chihuahua, czyli w północnym dzisiejszym Meksyku, ale przypominam, że w okresie prekolumbijskim to jeden obszar, nie było granic administracyjnych i to łatwiej nam wtedy rozpatrywać, ale też w Nowym Meksyku po stronie amerykańskiej i w Arizonie częściowo. I to jest to najważniejsze, największy fragment odkopany tego stanowiska Casas Grandes, inaczej Pakime. Niesamowita kultura i samo stanowisko, takie no, proto miasto zamieszkiwane przez kilka tysięcy osób, bez wątpienia, z boiskami, tak jak tutaj Państwo widzicie, takimi typowo mezoamerykańskimi i kształtnymi, z metalurgią znaną, co ciekawe, tutaj mamy przykłady zabytków z miedzi, wykonanych z miedzi, no i całym tym ceremonializmem nawiązującym do Mezoameryki, architekturą świecką, co ciekawe, do kultur Pueblo, Mimbres, Mogion, czyli do południowego zachodu po stronie amerykańskiej, więc taki miks, faktoria handlowa, jak niektórzy mówią, pomiędzy południowym zachodem a rozwiniętymi kulturami Azteków, Majów, po prostu Mezoameryką. Tu plan tylko tego stanowiska z kilkoma zdjęciami, właśnie boiska, czy takie kopce ceremonialne, rytualne, zbiorniki wielkie na wodę, to też jest ważna sprawa. To jest jedyny znany taki ośrodek protomiejski z południowego zachodu, który miał rozwinięty system doprowadzania wody pitnej do tego stanowiska i odprowadzania nieczystości. To coś, co jest domeną miast, no dopiero chyba nowożytnych bardziej w Europie. Tak, Europa średniowieczna różnie z tym miała.
Tak, dokładnie. Dlatego tutaj ostrożnie mówię ze średniowieczem, ale ten dokładnie, ale no, to jest ewenement naprawdę i dlatego te koneksje raz mezoamerykańskie, ale dwa, no tutaj jedyny taki przypadek na południowym zachodzie, ale też zanika dosłownie no, 40-50 lat przed pojawieniem się konkwistadorów na tych terenach. No, to jest ośrodek też wielki handlowy, tak jak wspomniałem, importy papug z odległości 2000 km na południe, z południowego Meksyku. Te papugi były hodowane, tutaj są takie klatki, kurniki, to tak ciekawostkę Państwu mówię, ale no to jest no, to też potwierdzające to takie koneksje i kontakty wielkie, dalekosiężne, handlowe. Przepięknie zdobiona ceramika, bardzo dużo przedstawień szamanistycznych, człowiek, ptak, czy takie hybrydy ludzko-zwierzęce, przede wszystkim człowiek, ptak, człowiek, wąż, ale przede wszystkim człowiek, ptak i pewne etapy transu szamańskiego ukazywane w ceramice, w sztuce naskalnej, tej kultury. Więc no, ostatnia z tych takich, można powiedzieć, najbardziej, przepraszam, rozwiniętych kultur, i już przechodzę do tego okresu prekolumbijskiego, ona najdłużej się przeżywała do XV wieku, do końca XV wieku właściwie, do kultury Pueblo i takie najważniejsze sprawy i o tej kulturze, i o tym naszym projekcie, który prowadzimy w jednym z podregionów rozwoju tej kultury Pueblo. Jeszcze raz przypomnę, to jest tak zwana Wyżyna Colorado, czyli no, taki duży, wielki płaskowyż rozciągający się właśnie od Utah, Colorado, aż po północną Arizonę, północny Nowy Meksyk. Wypiętrzony płaskowyż, ale też pocięty kanionami, gdzie są tereny pustynne, półpustynne, pasma wysokogórskie, właśnie 3-4 tysięczniki, więc zupełnie różnorodność ogromna. Natomiast wcześniej mówiliśmy o tych terenach no bardziej na południe, tej południowej części południowego zachodu, Arizona, Nowy Meksyk i pogranicze z północnym Meksykiem dzisiejszym. Nasze badania prowadzimy w jednym z podregionów rozwoju kultury Pueblo, tej prekolumbijskiej, w regionie Mesa Verde. I to jest taki najszerszy zasięg tej kultury, ale od XIII wieku naszej ery to osadnictwo kultury Pueblo, tak rozprzestrzenione, przeniosło się tylko w takie enklawy w północnej Arizonie i w dolinę rzeki Rio Grande w Nowym Meksyku, tej słynnej Rio Grande z westernów i do zachodniego Nowego Meksyku. I tak zostało od końca XIII wieku, tak zostało już do dnia dzisiejszego, można powiedzieć. Nic się nie zmieniło. Oni już, Indianie Pueblo, nie wrócili na te tereny. Powody różne, przeróżne. My też próbujemy odkryć w badaniach naszego projektu, dlaczego migrowali z tej północnej części południowego zachodu w latach 70., 80. XIII wieku. Wiemy to tak dokładnie, precyzyjnie, możemy datować, bo mamy bardzo dużo dat dendrochronologicznych. Więc to są naprawdę precyzyjne, jedne z najbardziej precyzyjnych dat, jakie no wiecie Państwo, możemy uzyskać. W każdym bądź razie zmiany środowiskowe, klimatyczne, być może początek tak zwanej małej epoki lodowej już wtedy dosięgnął, tak jak większość półkuli północnej, tak i tutaj ten południowy zachód, ale to szereg innych rzeczy, jak degradacja środowiska, wyjałowienie gleb przez same społeczności Pueblo, trzeba sobie jasno powiedzieć, i konflikty, walki wewnątrzkulturowe, wewnątrzgrupowe. Ostatnio znowu się pojawia ta teoria, którą profesor Gąsowski kiedyś opisał w swojej książce 96 roku jeszcze, na świętej pamięci już profesor Jerzy Gąsowski, że Apache i Nawahowie nadciągający z północy mogli też doprowadzić do konfliktów, do walk, no bo z okresu historycznego wiemy, że Apache i Nawahowie ostro walczyli z Indianami Pueblo, ale to później opadło, a teraz znowu na nowo są nowe dane, które pokazują, że być może rzeczywiście przynajmniej częściowo ci łowcy, zbieracze z północy mogli być odpowiedzialni za te przekształcenia kulturowe, ale to nie wyjaśnia w całości. W dalszym ciągu jest to zagadka. No i kilka takich spektakularnych może miejsc, stanowisk jak Kanion Chaco w Nowym Meksyku i Pueblo Bonito, jedno z największych stanowisk, 800 pomieszczeń i takich no, kilkupiętrowych, do 4 pięter wysokości. Tak budowano w tym okresie prekolumbijskim. Duża część tych budynków stoi do dzisiaj. Kamień, piaskowiec obrobiony, łączony zaprawą glinianą, belki drewniane stanowiące konstrukcje stropów i dachów. Natomiast no, duża część jest zniszczona i to jest najgorsze, wiecie Państwo, że te ruiny przetrwały dosyć dobrze do drugiej połowy XIX wieku i potem ruszyły amatorskie, profesjonalne badania archeologiczne prowadzone przez placówki badawcze ze wschodniego wybrzeża przede wszystkim wówczas. Dopiero zręby archeologii tworzyły się na południowym zachodzie. No właśnie te miasta typu Tucson, Phoenix, czy Boulder, czy Denver. No i tam wyrastały te no, ośrodki uniwersyteckie związane między innymi też z archeologią, antropologią, ale większość tych stanowisk zaczęła być badana, ale też rujnowana, po prostu rabowana, a drewno było palone, duża część jest pocięta w
XIX wieku na ogniska, po prostu na rozpalane ognisko z tych dachów starożytnych budowli. To jest coś koszmarnego, niestety miało miejsce. Świetnie zakonserwowane drewno, bardzo energetyczne z tego co mi wiadomo, więc paliło się pewnie świetnie. Dokładnie. Koleżanka Beata Badura się pyta, a Anasazi? No właśnie, nie powiedziałem o tej nazwie, bo tak pędzę, bo boję się tej presji czasowej. Nie musisz się aż tak bać, spokojnie. Okej, dziękuję, tak. Więc Anasazi jest to termin przejęty przez naukowców, no właśnie, to jest jeden z tych takich, można powiedzieć, odsłon tych konfliktów naukowców z Indianami, czy ze społecznościami tubylczymi. Anasazi w języku Indian Navajo, w okresie tym historycznym hiszpańskim załóżmy, no to Navajowie byli, tak jak i Apache, śmiertelnymi wrogami Indian Pueblo i to znaczy, no przetłumaczyć, jeżeli przetłumaczymy, to znaczy przodkowie naszych czy wrogowie naszych przodków, albo no nie jest to jakaś zła konotacja, wrogowie naszych przodków, no tak brzmi zupełnie neutralnie, prawda? Ale dla Indian Pueblo jest to bardzo obraźliwa nazwa. Także oni nie chcą, żeby tak nazywać, a naukowcy przyjęli od Nawachów, dlatego że Nawachowie byli masowo zatrudniani jako pracownicy fizyczni w latach 20., 30., 20. wieku, a nawet w XIX wieku, no po prostu przy wykopaliskach, bo wtedy to było ich terytorium. Indianie Pueblo już z tych akurat północnych części tego dawnego swojego terytorium odeszli, tak jak mówiłem, w XIII wieku. Później przyszli tam Nawachowie w większości, Apache trochę bardziej na południe i to było terytorium Nawachów, dlatego naukowcy czy archeolodzy zatrudniali Nawachów, no i przyjęli tą nazwę Anasazi, bardzo, bardzo obraźliwa dla Indian Pueblo, dlatego dzisiaj już raczej się nie mówi tak w ten sposób. Jeżeli byście Państwo powiedzieli do któregoś tam, nie wiem, Indianina Hopi, czy Zuni, czy Taos, no właśnie tych różnych grup Pueblo, Anasazi, no to często to ta rozmowa już jest, jeżeli nie, oni mają duże poczucie humoru, to mogą to obrócić w żart, ale jeżeli nie, no to rozmowa jest skończona, bo to jest dosyć obraźliwe. Podobnie jak kanibalizm, który archeolodzy no znają te przypadki kanibalizmu wśród starożytnych Indian Pueblo, są znane stanowiska nawet z regionu właśnie Mesa Verde, natomiast no niezbyt chętni Indianie Pueblo o tym mówią. Więc dzisiaj mówi się o Indianach Pueblo, Pueblo, to też jest ciekawe, bo to jest nazwa hiszpańska, nie? Pueblo oznacza wioskę, lud i tak dalej, ale poszczególne grupy nazywają się swoimi no, nazwami, tak jak Hopi, Zuni i szereg innych. Więc to ale no, Pueblo bardzo, bardzo okej, okay. To jest taka neutralna, albo starożytni Pueblo, ancestral Pueblons, to jest taka nazwa dosyć ładna, politycznie poprawna. Więc no takie na płaskim terenie budowane wielkie stanowiska Indian Pueblo, nazywane w literaturze często z tą kulturą Anasazi jeszcze, ale już coraz rzadziej, myślę, że już rzadko. W pewnych okresach i w pewnych regionach ta ludność budowała, tak jak właśnie w regionie Mesa Verde w XII i XIII wieku naszej ery, czyli ten takie nasze średniowiecze już pełne się zaczyna chyba, więc budowano w takich niszach skalnych, też w takich miejscach obronnych, po prostu to wzmożone konflikty, walki wewnątrzgrupowe czy wewnątrzkulturowe, zmieniające się środowisko negatywnie, zmieniające się, pogarszające się środowisko naturalne, klimat, to powodował tą presję społeczną, ochronę przede wszystkim i siebie i zapasów żywności w postaci zapasów głównie kukurydzy, kukurydzy, która była spożywana, ale też karmiono nią indyki. Nie wspomniałem o tym, ale Indianie Pueblo oprócz psów hodowali też indyki. To była dosyć rozwinięta, naprawdę bardzo rozwinięta kultura, która budowała drogi. Do tej pory znamy ponad 2000 kilometrów dróg wybudowanych przez społeczności Pueblo w okresie prekolumbijskim i ta najdłuższa droga, czy najdłuższy odcinek zachowanej drogi, dobrze widoczny na zdjęciach satelitarnych czy lotniczych, szeroki na 9 do 12 metrów, to jest 60 kilometrów, on był dłuższy, to nawet 60 kilka kilometrów w Nowym Meksyku, a to jest no, w linii ciągłej zachowany, dosyć no, pięknie widoczny, ale co chwilę są odkrywane kolejne fragmenty tych właśnie dróg. Nie wiadomo po co, takie szerokie drogi do 12 właśnie metrów szerokości, gdzie nie znano koła ani zwierząt pociągowych, no oprócz psów załóżmy, które włóki mogły ciągnąć, indyki nic nie pociągnęły raczej. W każdym bądź razie... Chyba by, że wielkimi indykami. No raczej nie. To już megafauna pleistoceńska tak, wyginęła tak. Dawno temu.
temu i już nie było w XII-XIII wieku. Okej, więc kilka przykładów tej monumentalnej architektury. Tutaj specjalnie pokazuję Państwu zbliżenia, bo żeby pokazać nie tylko gołe mury, my teraz w większości je tak widzimy, ale i na zewnątrz, i wewnątrz, to co tutaj na kolejnym slajdzie przebija, były bogato dekorowane, pojawiają się tak zwane murale. To nie jest od początku rozwoju tej kultury. Początki datujemy na 1000 rok przed naszą erą, a więc głęboko jeszcze w okresie takim formatywnym przejścia do właśnie społeczności rolniczych, od społeczności łowiecko-zbierackich na południowym zachodzie, ale ten okres już naszej ery, te pierwsze stulecia naszej ery, a właściwie około 7-8 wieku naszej ery, gdy pojawia się architektura naziemna w tej kulturze, właśnie taka budowana z piaskowca, z kamienia piaskowca obrobionego, pojawiają się trochę później w X, XII, XIII wieku dekoracje ścian wewnętrznych, zewnętrznych. To są niektóre, które przetrwały i przerysy, to naszej doktorantki, akurat przerys Magdy Lewandowskiej, czy cud zdjęcia z jednego ze stanowisk, które konkwistadorzy de Soto, hiszpańscy konkwistadorzy zniszczyli w 1540 roku, przepraszam. Czy inne sceny batalistyczne, przepiękne, one są teraz na Uniwersytecie Harvarda, wycięte ze stanowisk i razem z muralami majańskimi są eksponowane w jednej z takich ogromnych sal w Peabody Museum na Uniwersytecie Harvarda. To jest XIV wiek, początek XIV wieku naszej ery, więc dalej okres prekolumbijski i tylko taki wycinek tej kultury właśnie takiej nieruchomych tych zabytków, można powiedzieć. Ale też kultura materialna, przepięknie zdobiona ceramika, między innymi czarnym barwnikiem na białym tle, ale też ozdoby wykonywane z turkusu, z muszli, aplikacje, takie połączenia tych różnych elementów, koral, czasami się pojawia argilit, sporo różnych elementów, naczynia takie ceremonialne, w których pito kakao importowane z Meksyku. To jest bardzo też może słabo znany fakt, ale rzeczywiście tych koneksji mezoamerykańskich jest dużo. Ja o nich tam tylko troszeczkę wspominam w niektórych tych miejscach, ale rzeczywiście każda z tych kultur miała jakieś swoje powiązania. Elity kultury Pueblo w kanionie Chaco i nie tylko w kanionie Chaco, piły rytualnie kakao, podobnie jak elity mezoamerykańskie, z takich cylindrycznych naczyń. Nic się nie zmieniło. Wciąż pijemy kakao rytualnie raczej, szczególnie w zimę. Dokładnie. Tutaj chciałem Ci tylko powiedzieć, że bardzo ciekawy komentarz. Zwykle nie praktykujemy reklamy, ale pan Mariusz Goldfinger napisał, że będąc w Arizonie poleca zajrzeć do miejscowości Mesa, gdzie swój sklep z indiańską biżuterią prowadzi pani Ela Stompel. I tutaj podaje stronę internetową zasadniczo Skystone Creations. Pani Ela zaopatruje się w biżuterię w rezerwacie Hopi i Navajo. Zatrudnia także kilku Indian Navajo na stałe. O, to jest ciekawy. Tak, piszę, że poznam ją mieszkając kiedyś w Surprise, niedaleko Phoenix. To informacja dla wszystkich, którzy słuchają nas w innych miejscach niż Facebook na żywo, bo niestety tego komentarza nie zobaczą. A Mesa, jeżeli to jest ta sama Mesa, to jest część Phoenix metropolitalnego pewnie. Pewnie, jeżeli pan potwierdzi to, ale to chyba tak, bo Phoenix składa się tam z wielu takich satelickich, mniejszych miasteczek, które stanowią jedną, właśnie metropolitalne Phoenix. Okej, w każdym bądź razie kilka słów na temat tego naszego projektu, który od 2011 roku, tak jak Radek wspomniał, prowadzę z ramienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt jest, można powiedzieć, samodzielnym naszym projektem. Oczywiście jest realizowany we współpracy z dwoma takimi jednostkami badawczymi, które są na miejscu. Crow Canyon Archaeological Center to jest taka organizacja non-profit, ale jedna z najważniejszych takich kilku w Stanach Zjednoczonych, takich badawczych jednostek. Pomimo, że non-profit, to tam pracują renomowani badacze w głuszy, na prowincji w Colorado, ale niesamowicie ważny ośrodek. To jest domena też lokowania i ośrodków badawczych i uniwersyteckich w Stanach, nie tylko w wielkich miastach, metropoliach, ale też na tak zwanej prowincji czy w małych miasteczkach są dosyć ważne ośrodki. Więc ten Crow Canyon Archaeological Center, drugi ośrodek to jest Muzeum Anasazi Heritage Center, tak się nazywało, nawiązując do tej nazwy, ale 2 lata temu zrobili konkurs i zmienili w końcu nazwę. I to jest muzeum, które zawiaduje całym tym parkiem, gdzie pracujemy. Park, czy właściwie pomnik narodowy, nazywa się Canyons of the Ancient National Monument i teraz nazwa tego ośrodka to już nie Anasazi Heritage Center, tylko
Canyons of the Ancients Visitor Center and Museum. No to jest taka ciekawa, bardzo długa nazwa, nie wiem kto to zapamięta i wymówi, no ale oni sami się śmieją, no niestety trzeba było zmienić. Znaczy, no to dobrze, że została zmieniona, no tak, ale tak, na bardzo długą nazwę. Więc mamy dwa tereny, gdzie pracujemy. Na początek i najwięcej powiem o tym pierwszym terenie, jeżeli starczy czasu. On jest bardzo spektakularny, ten drugi teren, gdzie są wielkie galerie ze sztuką naskalną, ale to zobaczymy, może z przynajmniej zaznaczę. To może być różnie, bo jest tak, za 10:09. Okay. Ale spokojnie, wiem, że chyba zobaczmy, się nie spieszy i mogę cię jeszcze tak trochę przeciągnąć. Tak, więc tutaj rzeczywiście ten park, to tylko jeszcze taka ciekawostka, przepraszam, został utworzony w 2000 roku decyzją odchodzącego wówczas prezydenta Billa Clintona i to jest tak domena, nie chcę tutaj wchodzić, ale co chwilę jednak pojawia się ten aspekt polityczny tutaj w tej archeologii całej naszej południowego zachodu i ogólnie indiańskiej i myślę, że to jest jeden z takich no, ciekawych jednak wątków kiedyś może do pociągnięcia, dlatego że no, nie możemy tego oddzielić. W każdym razie każdy z odchodzących prezydentów, Barack Obama tak samo utworzył kilka parków. Oni mają takie możliwości, dekretami to tworzą. Właściwie pomniki, nie parki narodowe, bo National Park jest trochę czym innym, ale praktycznie sprowadza się do tego samego, ochrony dziedzictwa kulturowego, indiańskiego i nieindiańskiego i zasobów przyrodniczych, naturalnych. No w każdym razie tutaj prezydentura Donalda Trumpa trochę namieszała, bo chciał ograniczyć niektóre te parki, ale to nie było takie do końca złe, jak to media przedstawiały. To też jest kolejny aspekt niezwykle ciekawy i na czasie taki notabene, ale rzeczywiście notowały te bardzo duże protesty, ta administracja Trumpa zanotowała, jeżeli chodzi o protesty Indian i w Dakocie Południowej, to związane było z budową takiego rurociągu do transportu ropy naftowej, Indianie wygrali, to 3 lata temu i 2 lata właściwie temu i tutaj też na południowym zachodzie. Dobra, kończę, ale jest to niezwykle ciekawy temat. Tutaj jeszcze jedno pytanie do tych wcześniejszych zabytków, które pokazywałeś turkusowych. Mój szef, redaktor naczelny, dr Paweł Konczewski się zastanawia, czy turkusy kopano na miejscu. Może je eksportowano albo importowano? Więc znanych jest dosyć dużo wychodni turkusu i to różnych tych podgatunków czy rodzajów turkusu, od zielonkawych, żółtawych po niebieskie takie typowe w Arizonie, Nowym Meksyku, w Utah i w Nevadzie też południowo-wschodniej, trochę tylko w Kalifornii. Prekolumbijskie są znane, kilka jest takich kopalni czy też wychodni właściwie, które były eksploatowane w okresie prekolumbijskim, to między innymi Cerrillos w Nowym Meksyku i turkus był transportowany, ale właśnie w drugą stronę niż oddziaływania z Meksyku czy z Mezoameryki, na południe. Do elity mezoamerykańskiej, na przykład Aztekowie, lubowały się w turkusie i z południowego zachodu, jak się przyjmuje, no, większość tego turkusu, który był używany przez Azteków, no, szło jako handel dalekosiężny w zamian za inne surowce, może za papugi, za miedź i tak dalej, na południe. Więc stąd z południowego zachodu turkus rzeczywiście szedł, czy był transportowany. Pojawiły się ostatnio 2 artykuły, które przeczą temu takiemu jednoznacznemu wyjaśnianiu, temu importowi, że część turkusu była też eksploatowana w Mezoameryce, no ale te klasyczne wyjaśnienia no jednak tutaj są przebogate złoża, do dzisiaj eksploatowane przez Indian i no, ta biżuteria, o której wspominałeś, Radku, no to prawdopodobnie no, na pewno jest między innymi z turkusu, który jest lokalnie w rezerwatach eksploatowany do dnia dzisiejszego. No dobra. A po rezerwatów od tak? razu jeszcze, tak. Kiedy powstał pierwszy rezerwat, może kojarzysz, kiedy zaczęły powstawać? To jest dosyć trudne, bo już nawet gdzieś tam mówi się o XVII-XVIII wieku, że pierwsze takie terytoria powstawały. No też chodzi o definicję rezerwatu, co my do końca nazywamy, no ale to apogeum tworzenia rezerwatów to oczywiście już państwo amerykańskie i pierwsza i druga połowa XIX wieku. No i jeżeli chodzi o zachód, południowy zachód, no to przede wszystkim lata 60., 70., 80. XIX wieku. Okay. I tyle panu Ireneuszowi chyba starczy. My pracujemy bardzo blisko. Ja pokażę później na którymś zdjęciu rezerwatu Indian Ute górskich. Tutaj macie Państwo tą jedynkę i St. Canyon Trail, koniec parku czy pomnika tego Canyons of the Ancients i zaczyna się rezerwat Indian Ute. To jest dosłownie, są 3-4 kilometry do granic rezerwatu, więc bardzo blisko. Pracujemy praktycznie przy rezerwacie. Oczywiście innych Indian niż kulturę tutaj tą Pueblo badamy. No dobra, projekt archeologiczny, tak jak wspomniałem, ten nasz St. Canyon Castle Rock prowadzony jest od
2011 roku i ma na celu analizę zmian osadniczych, społeczno-kulturowych no w kilku kanionach, przede wszystkim takich trzech kanionach, w których no znajduje się pozostałości ponad 40 małych osad i jednego dużego centrum osadniczego, datowanych na XIII wiek naszej ery. To centrum osadnicze to Castle Rock Pueblo, no i takie osady satelickie, jakbyśmy je mogli nazwać, no datowane na ten sam okres. One tworzyły taki jeden organizm i próbujemy zrekonstruować funkcjonowanie, zadokumentować wszystkie te stanowiska, które tylko pobieżnie były skatalogowane w latach 60., 70. podczas powierzchniówek amerykańskich, no a my dogłębnie cały ten zespół osadniczy próbujemy badać. To jest ten pierwszy obszar naszych tych badań. Oprócz tego doszła dokumentacja i analiza sztuki naskalnej na dosyć dużą skalę, tak mi się wydaje, w tych kanionach i w tym drugim obszarze badawczym. Z góry, z lotu ptaka, z rezerwatu Indian Ute, z wierzchołka najwyższego w tym rezerwacie 3000 metrów nad poziomem morza jest widok na te trzy kaniony, właśnie taki. Te kaniony są położone około 1300 metrów niżej, czyli 1700-1800 metrów nad poziomem morza, zależy, które stanowisko. Więc dosyć wysoko, cały ten teren jest dosyć wysoko położony. To jest widok, przepraszam najmocniej, z części Sand Canyon, tego środkowego kanionu, na ten właśnie wierzchołek, z którego było robione poprzednie zdjęcie i na częściowo rezerwat, pasmo górskie Sleeping Ute Mountain. Ta góra, patrząc z drugiej strony od północnego zachodu, ma ukazywać śpiącego wojownika i rzeczywiście jest ukazany, widać postać leżącego z włosami rozwianymi wojownika, łokcie ma tak złożone, tak jak typowy Indianin, no i wszystko jest zaznaczone, stopy, cały tułów i tak dalej. Tak, tak. Więc każdy dobry kraj ma śpiącego wojownika, czuwającego na straży, oczywiście. Dokładnie tak i tutaj też ma ten wojownik się zbudzić, gdy no, to plemię będzie całkowicie zagrożone wyginięciem i tak dalej, więc no, tam się dosyć źle dzieje, ale no, na razie no, góra jest taka jak była. No, w każdym bądź razie tutaj, żeby Państwu troszeczkę pokazać tą geografię i roślinność, ale zaraz to będzie wybrzmi na innych zdjęciach tego właśnie tych kanionów. I kilka osad, przykładów osad, które badamy, to postaram się może troszeczkę przyspieszyć pewne rzeczy, bo no, taką typową architekturę właśnie puebloską w niszach skalnych, to jest ten właśnie XIII wiek, więc duża część tych osad budowana jest ze względów obronnych w niszach skalnych, ale też pojawiają się wieże budowane na płaskim terenie. Te wieże, za chwilę przejdę do funkcji tych wież, może mniej służyły jako obronne, ale bardziej do przekazywania sygnałów na duże dosyć odległości, komunikowania się ogniem, dymem. To nie jest mit akurat, to tak działało i źródła hiszpańskie w okresie historycznym notują takie przypadki. Czy inne stanowiska, to co byśmy nazwali stanowiskami refugialnymi, takie, że są wybudowane tylko mury, nie ma nic za tymi murami, tylko miejsca schronienia, ucieczki prawdopodobnie, a pod spodem jest osada rozwijająca się, czy była osada składająca się z kilkunastu przynajmniej pomieszczeń. Kilka zdjęć obrazujących nasze badania to z geodetą lokalnym, półindianinem właśnie też, Cherokee półbiałym, który tutaj jest najlepszym geodetą i pomógł nam zakładać osnowy geodezyjne. Bez tego nie moglibyśmy no, ruszyć dalej, tak. Więc to było wiadomo, każde badania archeologiczne od tego się zaczynają. Bardzo dużo używamy nowoczesnych technologii, tu z Radkiem o tym wcześniej troszeczkę tam rozmawialiśmy, do dokumentacji architektury i sztuki naskalnej, skaningu laserowego, naziemnego skaningu laserowego, ale też trochę ostatnio zaczęliśmy z drona, uzupełniać drona, no jest szansa na rozwinięcie, mam nadzieję, też we współpracy z Amerykanami. Na razie polskimi siłami większość tych rzeczy robimy, przewożąc sprzęt też z Polski, natomiast no tutaj chciałbym to tknąć troszeczkę w inną stronę, bo mamy dużo konsultantów amerykańskich, ale nie od tych nowych technologii. Natomiast oprócz tych technik i fotogrametrycznych i skaningowych, ja dalej stosuję i uważam, że tradycyjny rysunek jest niezastąpiony w wielu rzeczach. Ja nie, dlatego... ale nie będziemy na ten temat dyskutować. Okej, okay. Natomiast wypadkowo tych produktem takim finalnym tej naszej dokumentacji, czy mojej dokumentacji, no jest połączenie tych różnych technik, nowoczesnych technik i rysunku, gdzie jednak no widać, siedząc przy murze 2-3 dni,
wiele szczegółów, które czasami umykają kamerze czy nawet bardzo dobremu obiektywowi. Korzystamy od 2 lat, to wyszły zdjęcia akurat dzięki uprzejmości i parku i pałacu gubernatora Nowego Meksyku w Santa Fe, stare zdjęcia z przełomu XIX i XX wieku i seria zdjęć z 1908 roku, nieznane wcześniej zupełnie, między innymi zdjęcia tych stanowisk, które my badamy. To jest niesamowite, łącznie z muralami, które niektóre są zniszczone, także no, duża część to pomaga nam finalnie też rekonstruować pewne te osady. To jest akurat to, co było na zdjęciu tym starym, tylko widok z drugiej strony ze sztuką naskalną i architektura, która dzisiaj jest. No i finalny produkt, tak jak mówię, to jest połączenie rysunku ręcznego, tylko tak dla przykładu, skaningu, fotogrametrii i wielu tych, no czasami, gdy są te zdjęcia stare, a więc różne wypadkowe, które składają się na produkt finalny, który, no tak jak mówię, moim zdaniem jest taką wypadkową czy najlepszym przykładem. Oczywiście tworzymy modele, wizualizacje, przepraszam najmocniej, bo tutaj mi coś umknęło. Próbuję tu Państwu załączyć model, nie wiem, jak on się będzie wyświetlał. Natomiast to na potrzeby wizualizacji i prezentacji też w muzeach. No, mamy taką wystawę, która krążyła po kilku muzeach w Polsce, a ostatnie 2 lata była prezentowana rok właśnie w tym parku, w Muzeum Parku Canyons of the Ancients w Colorado, a poprzedni rok trochę covidowy niestety, no to trochę było zamknięte Muzeum w Utah, w takim wielkim Muzeum w Utah, więc między innymi te multimedia oprócz zabytków i zdjęć wielkoformatowych służą nam do prezentacji też później, ale też dla naszych wizualizacji. Też no, są tworzone takie modele 2D, można powiedzieć bardziej statyczne, przez naszych zaprzyjaźnionych tutaj architektów z Politechniki Krakowskiej, więc to tylko przykłady. Ostatnio też z Warszawą współpracuję, jeżeli chodzi o modelowanie kilku stanowisk i z panem Dorianem Kominkiem, który jest, no, pewne rzeczy nam tutaj dosyć ładnie zaczyna no, wizualizować, że tak powiem. Nie chcę powielać tych stanowisk, bo jest ich dużo i one są podobne do siebie, ale to chciałem Państwu pokazać, dlatego że no jest jednym z moich ulubionych, no jest po prostu przepiękne, ukryte, no bardzo ciężko je dostrzec. Naprawdę, ja nawet pierwszy raz w 2009 roku z lokalsami, jednym takim mieszkańcem lokalnym właściwie chodziłem, który zna świetnie te kaniony, no szukał go przez godzinę, nie mógł go namierzyć, z góry go w ogóle nie widać. To są takie, nie wiem czy Państwo kojarzycie, Torgala i Usta Słońca, no to mi się Ukraina kła. Państwa Polskiego dzisiaj wspominało, jak udostępniło nasze wydarzenie, tak. Tak? No to proszę. No to właśnie mi się to zawsze kojarzyło, to stanowisko właśnie z Krainą Kła i Torgalem właśnie w tych odcinkach, w tej serii czy miniserii. No i to między innymi to stanowisko, to tam część naszych studentów, którzy dokumentowali widok od środka. No i te nasze różne dokumentacje skaningowe i nie tylko rysowanie, ale też żeby było, że rysujemy na papierze, więc tutaj przerys i produkt jakiś tam finalny. Badania geofizyczne, dosyć dużo geofizyki zrobiliśmy też no, tymi naszymi, załóżmy, polskimi siłami w kilku sezonach i jestem trochę z tego dumny, ale jeszcze myślę, że jest jakiś tam potencjał. Pierwsze, myślę, przynajmniej mi znane, robiliśmy no, badania geofizyczne, szczególnie magnetoelektryczne w niszach skalnych, co jest, było karkołomnym pomysłem i na stokach, raz ze względu na błędy, ale dwa, tutaj jeżeli chodzi już o płaski teren w niszach skalnych, no to jest bardzo trudne, jednak wyszły pewne rzeczy i jestem naprawdę z tego bardzo zadowolony. To było 2 lata temu. Okej, o tych wieżach tylko 2 słowa więcej, bo naprawdę są niesamowite i znamy ich 12 z tego terenu naszych badań i większość z nich służyła, tak jak wspomniałem, według mnie, to akurat było publikowane w ubiegłym roku w Antiquity brytyjskim, między innymi właśnie ta komunikacja wzrokowa pomiędzy stanowiskami, ale przede wszystkim wieżami. Z każdej wieży można było widać kilka stanowisk, które niekoniecznie ze sobą były powiązane wzrokowo. I tym samym przekazywać komunikaty w postaci, no nie wiem, sygnałów ogniowych, dymnych, albo odbić z lustra, luster z pirytu, wypolerowanego pirytu, takie też były znane. Ostrzeganie przed zagrożeniem, przed nadciągającymi wrogami, ale też no, być może zwoływanie się po prostu na uroczystości, więc takie funkcjonowanie tego organizmu społecznego, politycznego, no w tym sensie. Są znane, tak jak mówię, w okresie historycznym takie przekazywania sygnałów, więc to nie jest bajka, to nie jest stereotyp ani mit. Oczywiście w GIS-ie zaczynamy coraz więcej robić też tych wizualizacji czy komunikacji wzrokowych, widoczności tak zwanej, analizy widoczności, więc tutaj tylko dla jednego stanowiska, dla Sunel Cove, które Państwo w
wcześniej widzieliście. No, robimy eksperymentalne też przekazywanie. Nie możemy rozpalać ognia, bo tam jest zawsze, gdy jesteśmy, zagrożenie pożarowe, no i niestety nie można, ale lusterkami robiliśmy, więc rzeczywiście no to działa dosyć fajnie i myślę, że to jeden z takich dosyć ważnych dowodów, to komunikacja wzrokowa na lokowanie tych stanowisk, przynajmniej niektórych, przede wszystkim wież. Oczywiście robimy też analizy demograficzne, już takie bardziej właśnie gisowskie, tego całego zespołu osadniczego. One są czasami niedoszacowane, więc tutaj daję Państwu tylko jako przykład, a nie, bardziej niż no, taki wzór, próbę, na jedną z takich części składowych prób naszych, tych analiz demograficznych, ale one są też bardzo ważne. Dosłownie kilka slajdów i będę tutaj powoli chciał kończyć. Z wykopalisk, no, prowadzimy też wykopaliska, nie tylko dokumentację taką nieinwazyjną, więc tutaj jedna z kiw i towarzyszących budynków. Kiwy to są takie budynki ceremonialne do dnia dzisiejszego używane przez Indian Pueblo. Już nie będę wchodził w te punkty, te składowe każdej kiwy. W każdym razie były to podziemne budynki. Architektura mieszkalna była naziemna, a te ceremonialne, rytualne budynki były skryte pod powierzchnią ziemi, najczęściej znaczy, okrągłe. Takie bardziej półziemianki, tak? Dokładnie tak. I rzeczywiście no, niesamowite. I w okresie prekolumbijskim wykorzystywano też do mieszkania, bo jak pokazuje archeologia eksperymentalna, dosyć ciepło tam było, przy niewielkim ogniu 14-15 stopni na plusie, w nawet srogie zimy na tych wysokich, no, na dużych wysokościach nad poziomem morza. To tylko konstrukcja dachu. Niektóre mają zachowane dachy, pięknie zachowane. Tutaj częściowo zrekonstruowany, a to co widzicie Państwo czasami, takie kółka bez dachów, no to są... To są te kółka. Się zastanawiałem, jak widziałem te zdjęcia. No właśnie, ale dachy częściowo zniszczone przez warunki naturalne, a częściowo przez tych no, amatorów, archeologów, czy no, po prostu rabusiów. Więc tylko kilka takich zbliżeń, na kilka zabytków dosłownie wykopanych akurat z tej wieży. To, no, dużo więcej oczywiście jest i analizowanych później, jeżeli chodzi o rozkład statystyczny oczywiście tej ceramiki i zabytków krzemiennych, kamiennych, ozdób, no to rzeczywiście, szczególnie ceramika, bo mamy największe ilości oczywiście ceramiki, później to wszystko przechowywane jest w magazynach Kenyans of the Ancients z tego muzeum. Część mamy jako dar z innych stanowisk, nie z tych naszych, ale mamy w Instytucie Archeologii. Tutaj cała ceramika, żeby Państwu ukazać to bogactwo, można powiedzieć, tej sztuki i ikonografii kultury Pueblo z tego okresu prekolumbijskiego. To głównie czarny barwnik, przepraszam, na białym tle. Kilka jeszcze innych zdjęć. To akurat budynek taki no, zwykły, gospodarczy, towarzyszący tej kiwie, ale dosyć ważny, bo tutaj znaleźliśmy takie miejsca do mielenia kukurydzy na ziarno. Przypominam, to jest taki no, 12 łamany przez 13 wiek naszej ery, ale do XIX, do początku XX wieku tak mielono w takich boksach kukurydzę, indianki, hopi tutaj, niezamężne z tymi charakterystycznymi fryzurami, takimi butterfly, czyli motyla, a tutaj już mężatki zupełnie innymi minami, ścięte włosy, też mielą kukurydzę na mąkę. Tutaj nasi studenci też w Muzeum Kenyans of the Ancients mielą tak właśnie w takich boksach. No, więc to takie nawiązanie może do tych kontynuacji kulturowej. Dendrochronologia niezwykle ważna dla ustalenia właśnie precyzyjnej chronologii tego zespołu osadniczego. Myśmy pobrali dosyć sporo dat, wróciły na razie kilkanaście dat, więc mamy kilka stanowisk świetnie wydatowanych, plasujących się w drugiej połowie XIII wieku, w tym jedno na 1271, to jedno z najstarszych stanowisk w ogóle w Mesa Verde, najpóźniej opuszczonych, Sane Alcove właśnie. I tutaj jeden z tych dendrochronologów amerykańskich, no chyba najważniejszy, Tom Wines, który no, nie ma problemu z pobraniem próbek, natomiast wiecie Państwo, jest koszmar, jeżeli chodzi o analizy. W Tucson, w tym największym laboratorium dendro, są analizowane, no, pierwszym, które Douglas przecież stworzył w latach 20. jeszcze XX wieku, no ale czeka się na wyniki do 4 lat. To jest jakiś koszmar, naprawdę. No, i wszyscy narzekają, Amerykanie, czy my. No, oczywiście na zasadzie rdzeni, wywierca się rdzenie i potem czopuje się, ale czasami mamy też no, te rarytasy, że większe kawałki drewna. No ten jeszcze czeka na wydatowanie. 2 lata temu został wydobyty. Masakra, no ale dobra. Kilka dat, które nam się udało uzyskać. Rzeczywiście to z Sane Alcove 1271 dla małych stanowisk typu, że kilkanaście pomieszczeń jest na stanowisku. To jest jedna z najpóźniejszych dat dla całego regionu Mesa Verde i kilka jeszcze innych. No mamy takie ewenementy w tym zespole osadniczym, jak krew
kręgi kamienne, już tak chciałem wyrzucać te slajdy, to trochę dokładałem, żeby Państwu troszeczkę bardziej zobrazować ten koloryt. Kręgi kamienne kultowe najprawdopodobniej to jeden z takich kręgów, które według wierzeń dzisiejszych i historycznych Indian Pueblo, one wyznaczały kres czy krańce osadnictwa takiego zespołu osadniczego i miały być z reguły lokowane według kierunków kardynalnych świata, północ, południe, wschód, zachód. To było w okresie historycznym. Czy to samo możemy przenieść na okres prekolumbijski? No jest to duży znak zapytania, ale jednak o czymś to świadczą te kręgi, gdzie tylko ceramika czasami jest znajdywana. Wiadomo, że składowano czy deponowano rytualnie ceramikę w takich kręgach. Nie ma żadnej innej zabudowy. Oczywiście robimy takie wizualizacje, oprócz tego co widać z wież, to właśnie co z tych kręgów kamiennych widać, to akurat artystki z Baltimore to nam rysowały, bo dosyć precyzyjnie z Wydziału Architektury. No, kilka takie ostatnie rzeczy odnośnie konsultacji, które prowadzimy. Ja wspomniałem o tym, ale chciałbym to podkreślić, bo rzeczywiście to nam to jest duża pomoc w interpretacji ikonografii Jasne. Sztuki naskalnej i architektury też przez tych potomków dawnych Indian. I to też, żeby było jasne, to nie są Indianie, że tak powiem, czy osoby z przypadku. To są członkowie tak zwanego Hopi Cultural Preservation Office, które zajmuje się rzeczywiście podtrzymaniem kultury, tradycji w tym rezerwacie Hopi, gdzie jest 10 osad tych tradycyjnych Hopi i oni też należą do poszczególnych bractw religijnych, odpowiedzialni są za pewne uroczystości, ceremonie i tak dalej. Więc tutaj no w jednym sezonie mieliśmy pana z kamerą, z Jotu, nie wiem, z tego nagrywania wyszło, lepiej sami nagrywaliśmy więc większość wywiadów, no ale może jeszcze się uda to opracować. No niech będzie. W każdym bądź razie no mamy takie bardzo rzadkie sceny, gdy oni się modlą nad niektórymi wykopanymi przed nas miejscami, no nie mają za dużo obiekcji, no nie kopiemy szkieletów akurat, czy pochówków, natomiast no tutaj takie składanie ceremonii z mąki kukurydzianej, modlitwy, naprawdę rzadkie rzeczy, które no jakoś, oni nam sami mówią, że więcej, no nie wiem czy to prawda, czy nie, że więcej Europejczykom mogą powiedzieć niż badaczom amerykańskim. Przyjmuję to za dobrą monetę i może naiwnie, może nie, ale w to wierzę, załóżmy. No oczywiście no tam mamy różne tam swoje, że tak powiem, z nimi jeszcze późniejsze relacje. Kilka słów dosłownie odnośnie sztuki naskalnej i naprawdę już będę kończył odnośnie tego drugiego zespołu. No właśnie o sztukę naskalną pojawiły się też pytania, więc będzie super. Przede wszystkim Beata Bielińska się zastanawiała, na jakie czasy jest datowana, najstarsze przedstawienia są datowane. I żebyś był przekonany, że ktoś nas ogląda, to powiem ci znajome, żeby nie było, że tak dla mnie tylko opowiadasz. Jagoda Wieczorek pozdrawia swojego byłego wykładowcę. I pan, cześć Jagoda, witam. Nie chcę teraz popsuć nazwiska, ale Liwan Losa... Losa Beridze. No witamy z Gruzji. Tak, to akurat no, opiekowałem się Lewanem rok temu. Był u nas na stypendium. Niezwykle no, ciekawa osoba. Bardzo, bardzo taki zdolny gość, który zajmuje się też sztuką naskalną. W Ameryce już miał prezentację. No super. Właśnie o sztuce odkrytej przez niego, między innymi w Gruzji. To jedna z nielicznych stamtąd w ogóle przykładów. Okej. Także pozdrawiam serdecznie też Lewon. I no, kilka tylko przykładów no, przedstawienia, jako że okres był nieciekawy, ten XIII wiek pod kątem konfliktów, no to były przedstawiane też sceny batalistyczne, walki wojowników, to jest właśnie z tego centrum osadniczego Castel Rock Pueblo, gdzie mogło mieszkać około 200 osób może maksymalnie w tym centrum osadniczym, w jednej tej osadzie największej, w tych mniejszych odpowiednio mniej. Ale też dużo stanowisk ma takie elementy czy motywy tylko geometryczne, koncentryczne koła, spirale czy jakieś nacięcia, linie, kreski, no trudno czasami je zinterpretować, ale czasami nam się udaje, tak mi się wydaje, między innymi też we współpracy z Indianami. I to jest jedno ze stanowisk w Sand Canyon, takie niepozornie, jest kilka budynków w środku, ale jest dosyć duży panel z petroglifami na zewnątrz. Myśmy tutaj porównywali różne techniki, oczywiście skanowanie laserowe, fotogrametria, co jest lepsze. Oczywiście fotogrametria jest najlepsza, bo skanowanie jest do czegoś innego, ale jednak do precyzyjnego ulokowania. Parę rzeczy nam wyciąga też. Więc tutaj nie będę się nad tym zatrzymywał, nad tymi technikami. Natomiast używamy takiej metody RTI, czyli obrazowania z przekształceniem odbicia. To świetnie Piotrek Witkowski o tym pisał i Paweł Polkowski w jednym z artykułów w Polsce. Oni to opisywali po polsku, nie jest to nasze jakieś odkrycie.
Mów ja tutaj. Tak, i tylko my udoskonaliliśmy z jednym z moich wykonawców w grancie z Bolkiem Zychem tą metodę, właściwie to, no, na tak zwaną virtual RTI, to co profesor Kościuk też realizuje na Politechnice Wrocławskiej, czyli no, właśnie w środowisku wirtualnym no, próbę wizualizacji i wyciągnięcia szczegółów z tych powierzchni zatartych niektórych petroglifów. I to jest, myślę, że jeden z takich ważnych też naszych tutaj działań, takie dokładanie, mam nadzieję, czy chciałbym dołożyć bardziej do tego aspektu metodologicznego w dokumentacji, w analizie późniejszej też, nie tylko samej dokumentacji, między innymi paneli ze sztuką naskalną czy architektury. Natomiast to stanowisko, widzicie Państwo z innej perspektywy, ten panel i tą niszę skalną, bardzo małe, jeżeli chodzi o architekturę pozostałości, ono według mnie w tym zespole osadniczym na 41 osób mamy 15 ze sztuką naskalną, więc dosyć dużo. Natomiast trzy z nich według mnie co to stanowiska takie zegary słoneczne, markery słoneczne, które działają w określonych porach roku, to znaczy światło, cień, słońce albo cień, no, cień przesuwający się po tych panelach, no, pokazuje się w pewne tylko charakterystyczne dni w roku albo w okolicach, bo to nie jest tak, to nie ma takiej idealnej sytuacji, że tylko w czasie przesilenia zimowego albo letniego, tylko w okolicy też podobnie to wygląda, w okolicy kilkanaście nawet dni do tyłu i do przodu. Więc to stanowisko jest takim markerem według mnie na przesilenie zimowe, zdecydowanie. I to zaraz zobaczycie Państwo. Tu są wolontariusze amerykańscy, no ja nie mogę być, czy my nie możemy być cały czas w Stanach, więc pracują dla nas wolontariusze, no, za darmo na razie, amerykańscy, którzy pracują też dla tego parku Canyons of the Ancients, pracują w cudzysłowiu i dokumentują. Teraz chodzą dosłownie co dwa tygodnie na moją prośbę, żeby to po konsultacjach z archeoastronomami tak zwanymi, żeby mieć to super udokumentowane, chodzą co dwa tygodnie i dokumentują każde z trzech stanowisk, które są wytypowane jako markery czy te zegary słoneczne. Zobaczcie Państwo, przy zachodzącym słońcu w przesileniu zimowym ten światłocień układa się, przechodzi przez cały ten panel z trzema spiralami, tutaj jedna, tu środkowa i tutaj spirala w takim rodzaju, takim być może węża zakończonego. W każdym bądź razie tu jest chyba ułamany kawałek klifu, dlatego być może była linia prosta, a nawet jeśli nie, to w pewnym momencie jest świetnie obramiona ta spirala środkowa, no i przechodzi, potem tworzy się już zupełnie linia prosta. I, no i tego nie możemy zaobserwować w innych tych okresach roku, natomiast pojawia się w okresie przesilenia zimowego i trochę jest to widoczne w czasie równonocy wiosennej. W lecie jest całkowicie skryty przez kilka miesięcy w cieniu ten panel. W ogóle nie ma interakcji, więc dlatego to... I drugie stanowisko, to właśnie, które Państwu już pokazywałem odnośnie Torgala, tutaj nawiązuję, tu jest taki głaz, który w ogóle jest bardzo są słabo zachowane petroglify, więc dlatego te techniki nowoczesne są niezwykle ważne. Na wschód od tej niszy właśnie, która przed chwilą pokazana została, no myśmy wyciągnęli te detale przede wszystkim fotogrametrią. Ukazała się spirala i trzy stopy, znaczy jeden sandał i dwie stopy na górze i obok spirali. No i proszę zobaczyć, co wychodzi nam z wizualizacji podczas przesilenia letniego z kolei. Nie zimowego, ale letniego. Słońce w godzinach nie zachodu słońca, ale między 10 a 14. I to nam sugerowali Hopi, żeby nie skupiać się tylko na wschodzie słońca i na zachodzie, ale popatrzeć na te godziny przed południem i po południu typu 10 do pierwszej, drugiej. I rzeczywiście tutaj do pierwszej 10 coś takiego, czy do pierwszej 20 jest to zjawisko, że właśnie światłocień przechodzi przez, no, przez ten głaz ze spiralą i to są trzy stopy, ale jedna jest chyba sandałem, czy była wyrytym sandałem. Więc trzeciego już nie pokazuję Państwu stanowiska z braku czasu, ale jest mniej spektakularne. Jak dobrze pamiętam, to w takim numerze archeologii żywej wspominałeś też coś tak o badaniach tego typu, więc drodzy widzowie, tak, jeśli nie macie tego numeru, no to wiecie, gdzie się zaopatrzyć zasadniczo, na naszym sklepie ipik.pl. Tak, to było w ubiegłym roku, to był ten numer tematyczny poświęcony sztuce naskalnej, także no, szacunek też, bardzo podziękowania duże dla pana Konczewskiego i dla Andrzeja Rozwadowskiego, tak, który chyba zaproponował ten temat. Dla profesora Rozwadowskiego, który nam zgromadził prawdziwe gwiazdy rocka, tak to zawsze się śmieje. No też ze Stanów i Jean-Claude, no ten, tak jest, taka tak jest. Taki numer już się nam nie trafi chyba. Więc myślę, że rzeczywiście to znaczy my wszyscy odbieraliśmy to bardzo pozytywnie, no więc gratuluję i dziękuję. Drugi obszar naszych badań, no już po prostu nie chcę przeciągać, ja tylko Państwu pokażę
Nie będę o nim mówił, ale pokażę, co tam jest i może kiedyś będzie okazja powiedzieć o nim więcej, bo dopiero zaczynamy, chociaż od 2014 roku na zaproszenie w sumie władz parku, żeby rozszerzyć te nasze badania oprócz tego pierwszego regionu, dodano nam po prostu coś, co odkupiono od kowbojów amerykańskich, powiem szczerze. I coś, co nie było wyeksploatowane, znane zupełnie. Tamte osady były przynajmniej znane, że są, lepiej lub gorzej udokumentowane. Tutaj jest mało architektury, ale są niezwykle duże, to tylko tyle pokażę, panele, no takie fragmenty kanionów, skały pokryte, to jest najdłuższy, który my do tej pory zadokumentowaliśmy, jeden z pięciu. Wow. 126 metrów długości, cały pokryty petroglifami, 126 metrów, prawie 9 nawet, i pokryty, to nasze auto załóżmy i my za siatką, jest teraz ogrodzone, chociaż jest na terenie parku, dojazdu praktycznie nie ma, trzeba przejechać przez posiadłość kowboja po uzyskaniu pozwolenia od kowboja, który hoduje bydło i który nie zawsze wpuszcza i mieliśmy z nim duże problemy, ale już teraz jesteśmy przyjaciółmi, więc to widok z innej perspektywy, robiliśmy badania geofizyczne i przede wszystkim dokumentacja, to jest fragment tej ponad 100, czy prawie 130-metrowej skały, petroglify z różnych epok. Jeżeli chodzi o datowanie, no to właśnie tutaj trochę chyba uciekłem wtedy od tego pytania, ale tutaj mamy z różnych epok, od 3-5 wieku naszej ery, aż po 19 i początek 20 wieku naszej ery, więc rozpiętość przeróżna, kultura Pueblo, Indianie Jute, historyczni Indianie Jute, potem pierwsi osadnicy, hiszpańscy, amerykańscy, podpisy, napisy, tak jak widzicie Państwo po łacinie, więc no, mieszanka i taka no, stratygrafia, która nam się wkrada w sztukę naskalną, to co możemy mówić o nakładaniu się tych poszczególnych różnoczasowych wizerunków. Nie są to oczywiście najstarsze przedstawienia na południowym zachodzie, bo ta sztuka najstarsza to jest już okres, jeszcze okres paleoindiański i z Nevady, z Kalifornii znamy przedstawienia, które datujemy na 14, 13, 12 tysięcy lat temu, czyli okres paleoindiański, zdecydowanie i od wtedy zaczyna się ta no, tradycja, można powiedzieć, lokowania przedstawień malowideł, w postaci malowideł czy petroglifów na ścianach kanionów, na głazach pojedynczych, w jaskiniach, ale jeżeli chodzi o południowy zachód, to właśnie to jest właśnie, głównie to są ściany kanionów, dlatego National Geographic pod koniec lat 90. nazwał tak szumnie południowy zachód dzikim Louvrem, no bo tu jest takie no, naprawdę, jeżeli chodzi o Amerykę Północną, największe nagromadzenie sztuki naskalnej, zostawione przez społeczności rolnicze, przez łowiecko-zbierackie, no kroniki, można powiedzieć, regionów zapisane na skałach, no wymagające tylko no, odczytania, co nie zawsze jest możliwe. I tylko przeskakuję no, kilka z rzeczy, no, my dokumentowaliśmy to fotogrametrycznie, bo takie wielkie powierzchnie to jest niemożliwe w krótkim czasie zadokumentować, no tylko wycinek Państwu daje 30 metrów teraz prawie z tej skały i różne panele, żeby zobrazować walki pieszych, konnych wojowników na pierwszy plan się wybijają Jute, czyli okres historyczny, polowanie na bizony, polowanie na jelenie. Później wracaliśmy, trzeba było tą fotogrametrię uzupełniać, także ja jestem dalej przekonany, że nie wszystko wyjdzie na nowych technikach, ale trzeba to uzupełniać. No w każdym bądź razie tutaj mamy konsultantów amerykańskich, jeżeli chodzi o napisy, podpisy, o rodziny farmerskie, to inne stanowisko, ale to jest nawiązujące do sztuki Indian równin, z tymi wielkimi pioropuszami, co jest zupełnie inna już bajka niż Indianie, czy tak powiem brzydko może, niż Indianie Pueblo, nie mniej fascynująca. Ja oczywiście najbardziej tą kulturą Pueblo się zajmuję i fascynuję, natomiast te społeczności łowiecko-zbierackie to tak samo. No to oczywiście zbieramy to, te przedstawienia, to było wygłaszane na SIA w Ameryce, w Stanach na konferencji, ale to jedna rzecz tylko chciałem się zatrzymać. Znaki pojawiają się od drugiej połowy XIX wieku, ręczerskie, znakowania bydła i koni, mamy 44 znaki różnych rodzin, które niektóre do dzisiaj są używane, więc to jest dosyć ciekawe. No i z kowbojami mamy, jeżeli chodzi o ten dziki zachód, dosyć dużo kontaktów. To jest przejazd, zobaczcie Państwo, zamek szyfrowy, który, żeby dojechać do tych stanowisk, trzeba mieć nie tylko zgodę władz parku, ale też zgodę kowboja, właściciela terenu. No i niektórzy, to nie my, strzelają do tych kłódek, do tych zamków szyfrowych, wandale, no to jest, no rzeczywiście czasami no jest niestety, tam niebezpiecznie. Tacy się zdarzają wszędzie. Ostatnie slajdy naszych badań i w bazie, i w Muzeum Canyons of the Ancients, więc różne, studenci mają też możliwość uczestniczenia w warsztatach przeróżnych, które no tam no, próbuję organizować w tych ośrodkach amerykańskich, że tak powiem. I jeżeli chodzi o same metody badawcze, też przechowywanie zabytków. Ostatnie slajdy nasze w
władze uniwersyteckie nas zaszczyciły 2 lata temu i fajnie, że przed pandemią zdążyli, i pan prorektor, i dziekani Wydziału Historycznego, i ta jedna z tych wystaw właśnie. Zobaczcie Państwo, to mnie ujęło i dlatego no, pozwalam sobie to dać, że oni się nie bali takiego tytułu, sami zaproponowali From Krakow to Castle Rock, nie? I bilingual, czyli dwujęzyczna wystawa po angielsku i po polsku. Wiem, że dużo Polonusów, którzy podróżowali, widzieli tą wystawę, także i bardzo dobrze przez Amerykanów została przyjęta, ale też przez Polaków, którzy tam podróżowali. Serdecznie dziękuję jeszcze raz i jeżeli coś jeszcze będzie, to chętnie zostanę. Tak, wiem, trochę pytań jest, jeśli nie masz nic przeciwko, to tutaj nie mam. Się wybrać. Pan Irek Maksymiuk, stały nasz widz, zastanawia się, że ta ściana chyba była w jakimś filmie nazywana. Ktoś tutaj nawet sugeruje, że w filmie Baraka Rona Freaky doszukiwali wizerunków dinozaurów. Wątpię, powiem szczerze, bo tak jak mówię, teren został wydzierżawiony częściowo odkupiony od kowboja w 2013 roku. Myśmy tam weszli po raz pierwszy, no w 13 już tylko na chwilę, ale w 14, żeby dokumentować. Mhm. Natomiast są podobne skały, może chodzi o skałę Sand Island, Petroglyph, to jest na granicy Utah i Colorado, już tam we wschodnim Utah, w południowo-wschodniej części Utah, i ona też jest taka duża i tam się doszukują badacze wizerunków mamutów, może o to chodzi, ale no nie powiem, może rzeczywiście gdzieś tam zagrała film, chociaż naprawdę szczerze wątpię, że to chodzi o to stanowisko, ale tam na tej skale to jest 50-60 kilometrów od tego terenu, który Państwu pokazywałem, jest ta skała Sand Island i z tymi domniemanymi wizerunkami mamutów czy mastodontów właściwie. Dinozaurów to chyba nie, ale mamutów. Dinozaurów to się wszędzie doszukują, niektórzy, gdzie tylko się mówi o archeologii. Tutaj Jeżeli pan rzeczywiście ma namiary na ten film, to ja chętnie zobaczę, bo może rzeczywiście jest tak, to chętnie bym to zobaczył. To proszę o sygnał. W tym filmie wspominała pani Karw Magda, która chyba jest fanką Indian, bo też tutaj bardzo dużo komentarzy. Ja nie byłem wspomina, że te fryzury dziewczyn niezamężnych to kwiaty squash. Ciekawa jest, czy petroglify z Tutuweni, bo tutaj super sprawa. Twierdza, że na bank byliście w Tutuweni, się pyta, że robiła tam projekt, w którym dzieci uczyły się komunikacji narodów na skałach i nawet same rzeźbiły w dolomitach, które przywiozła, własne kody klanów i odgadywały, o co chodzi w rysunku przepowiedni Hopi. Te wszystkie nazwy własne dla mnie nic nie mówią, ale brzmi niesamowicie. To w Polsce były robione te warsztaty przez panią, tak? Chyba... Tutuweni. Nie jestem przekonany. No to właśnie może goście, zaraz nam doprecyzuje. Ci goście, którzy nam konsultują, między innymi Lej i Ronald, oni no, tam też byli zatrudnieni w Tutuweni. Natomiast tam rzeczywiście to są spektakularne przedstawienia. Obok siebie są wyryte symbole klanowe, na przykład klan kukurydzy, czyli kolba kukurydzy, głowa kojota jako symbol klanu czy rodu kojota, słońce wyryte, ileś tam na przykład kilkanaście obok siebie. I one są śladami pielgrzymek, które młodzi Hopi robili z rezerwatu Hopi, czy z tych osad Hopi, kiedyś nie było rezerwatu, do Wielkiego Kanionu, do tego miejsca prapoczątku, czy takiego miejsca, skąd według wierzeń Hopi ich przodkowie wyszli ze świata podziemnego, z trzeciego świata do dzisiejszego czwartego świata, który do dzisiaj według ich wierzeń istnieje. I tam jest taki mityczny otwór, z którego oni mieli wyjść. W każdej kiwie, tym podziemnym, ceremonialnym budynku jest taki symboliczny otwór mały Sipapu. I on jest takim no, symbolicznym miejscem wyjścia z podziemi, ale w Wielkim Kanionie jest ten taki wielki otwór i rzeczywiście jeszcze na początku XX wieku, do połowy XX wieku młodzi Hopi pielgrzymowali do Wielkiego Kanionu, 250 kilometrów. Więc pielgrzymki były znane w różnych kulturach, nie tylko w świecie, załóżmy, europejskim czy chrześcijańskim, ale zostawiali te swoje symbole klanowe obok siebie wyryte. I to Tutuweni jest takim miejscem, to jest coś niesamowitego, spektakularnego. A na przykład no, klan żurawia, no załóżmy, że to był żuraw, bo to tam są różne interpretacje, i wyryte ileś przedstawień tych ptaków, takich brodzących obok siebie, naprawdę przepiękne, na głazach, przede wszystkim na leżących głazach, więc
zazdroszczę, jeżeli pani no, to robiła z dzieciakami coś takiego, bo to jest zawsze no, bardzo inspirujące. Myśmy mieli takie warsztaty w jednym czy dwóch sezonach z Indianami Ute, właśnie w tym rezerwacie pobliskim Ute, z młodzieżą indiańską. Nie z dzieciakami, z taką trudną młodzieżą w takiej no, szkole dla trudnej młodzieży, ale nasi studenci świetnie się odnaleźli. Nie, żeby studenci polscy byli trudną młodzieżą, z ziemi. To nie o to chodzi. Tutaj doprecyzuję pani Magda, że dzięki tej pracy dokumentacyjnej petroglifów Tutuweni udało się jej zrobić te warsztaty z dziećmi. Więc bardzo, bardzo podobna do waszej działalności. Pisała też właśnie, że bardzo podziwia cały projekt i zazdrości. Proszę, bardzo mi się też podoba. No. Jakby pani chciała, to proszę podesłać do mnie maila czy coś, to możemy być w kontakcie, bo bardzo chętnie. To są ciekawe rzeczy i my tam pewne działania słyszała takie edukacyjne robimy. Słyszała pani sama. Tak. Można znaleźć na stronie Instytutu. Zawsze powtarzam, że uwielbiam, gdy goście odpowiadają na pytania, których jeszcze nie zadałem, bo pan właśnie Olivier Hernandez się pytał, czy są jakieś przesłanki, które wskazywałyby, że Kiwy mogły być mityczną jaskinią Chicomstock, z której wyjść mieli ponoć Chichimekowie. Trochę już zasugerowałeś, że w każdej Kiwie ta jaskinia. Trochę tak, a tutaj to pewnie pan nawiązuje do jednej z takich teorii, która mówi, że przodkowie Azteków, czyli właśnie być może te ludy chichimeckie, one wyszły z jaskiń południowego zachodu i no nie wiadomo, co z tą teorią do końca zrobić. No, czy rzeczywiście Justyna Olko o tym pisze w swoich książkach, badaczka kultury Majów, Azteków głównie. No i rzeczywiście amerykańscy badacze, niektórzy i meksykańscy no, wiążą no, taką falę może migracji tych ludów takich o gospodarce na poły rolniczej, na poły łowiecko-zbierackie, którzy mieliby przejść z południowego zachodu do Meksyku centralnego. I być może, i rzeczywiście... No, niektórzy mówią, że to między bajki włożyć, a niektórzy mówią, że jest w tym jakieś ziarno, prawda, nawet więcej niż jedno ziarno. Więc całkiem możliwe, że ci Mekowie to przyszli częściowo z południowego. Ale to trzeba pamiętać, że to była mieszanka ludów i mozaika cała ludów, więc całkiem też możliwe pod tym kątem. Jasne. Panie Oliwierze, proszę mnie tu nie pilnować, że niepoprawnie wymawiam bardzo skomplikowane zagraniczne nazwy. Za każdym razem coś tutaj trzeba przypomnieć się. Pani Magda jeszcze doprecyzuje, ale to już sobie przeczytasz zasadniczo w komentarzach, jak będziecie chciało odtwarzać to nasze bardzo długie spotkanie, które zakończymy w tym. Ale nie zakończymy od razu, nie, to się nigdy tak nie kończy, że urywam i tak dalej. Nie udało się odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale i tak już trochę przyciągnęliśmy, a nie miałem serca w ogóle ci pospieszać i tak dalej, bo temat był tak niesamowity, że wspaniale było posłuchać. Mam nadzieję, że kiedyś uda się jak najbardziej drugie spotkanie. Rozszerzymy któryś po prostu temat. Wstęp już mamy, bardzo dobry, będziemy odsyłać do wstępu i zajmiemy się jakimiś szczegółami. A teraz cały ekran dla ciebie. Chwila dla ciebie, czas na pożegnania, pozdrowienia, rodzinę, jeśli chcesz pozdrowić i tak dalej. I oczywiście, jakie plany na przyszłość? No tak, ja dziękuję serdecznie w ogóle za zaproszenie, naprawdę Radku, dla ciebie i dla szanownego redaktora naczelnego, dla pana Pawła Kończewskiego, naprawdę serdeczne dzięki i ukłony też za to forum, naprawdę za wasze forum, które no, ciągniecie. Ja pamiętam jeszcze w czasach studenckich, zaczynałem pod koniec lat 90. przygodę z archeologią na studiach w Krakowie i archeologia żywa była czymś po prostu, nie? Natomiast to było coś, co każdy czytał, pisali profesorowie, pisali doktoranci i tak dalej, czasami studenci. I natomiast no później to upadło, jak wiadomo, a potem no, podnieśliście to i szczególnie pan Kończewski i naprawdę chylę czoła za to, więc na razie serdeczne dzięki i dziękuję za możliwość wypowiedzenia się. Jeżeli chodzi o plany, tutaj podałem swój e-mail, jeżeli ktoś by chciał jakiś kontakt, to bardzo proszę pisać, czy pani, czy ktokolwiek, jeżeli byście mieli państwo pytania. Z reguły odpowiadam dosyć szybko, staram się tak jak amerykańscy badacze. Bardzo szybko, czasami... bardzo szybko. Ja tu potwierdzę.
Czasami mi się przedłuży, że jeden dzień mam obsuwy albo dwa, ale staram się jednak to nadzorować. Natomiast jakie plany? No, jest problem, wiecie Państwo, kurczę, Amerykanie nie wpuszczają Europejczyków ze strefy Schengen do siebie w dalszym ciągu. W ubiegłym roku nie polecieliśmy, w tym roku na razie nie, z tego co konsultowałem ostatnio w konsulacie w Krakowie, no, w dalszym ciągu są Stany zamknięte, ale być może się otworzą. No, dalej mam realizować kolejne etapy grantu NCN-owskiego, tak jak wspomniałeś, więc mam nadzieję, poplanowani są konsultanci amerykańscy, no na szczęście ci wolontariusze chodzą, ale goście od Sztuki Naskalnej, badacze, których część już przyjechała i konsultowali nam, tak jak Poli Szafsma, ale no inni, no z innymi mamy działać i też jeżeli chodzi o skaning z powietrza, więc mamy takie dosyć duże plany, dosyć duże też finansowe. Dostaliśmy też kolejne dofinansowanie, bo to nie tylko NCN, chciałbym tutaj to uściślić, ale przez kilka lat konsulat amerykański nas mocno wspierał. Nasz uniwersytet też, jak się okazuje, też można dostać z uniwersytetu jakieś tam skromne, ale jednak wsparcie, czy nawet czasami więcej niż skromne. I władze parku już po raz trzeci w tym roku nas wsparły. I jak tu nie lecieć, jak dostaliśmy dosyć potężny zastrzyk dofinansowania od władz parku Canyons of the Ancients National Monument. Natomiast no, jakoś będziemy wykorzystywać tak czy inaczej te środki. No i to jest to. No, na przyszłość no, chcemy lecieć i dokończyć parę rzeczy. Ten zespół osadniczy powoli chciałbym kończyć już pracę w nim i przerzucać się na to, co tylko zasygnalizowałem, na te kaniony, które są dzikie, naprawdę dzikie i ta sztuka naskalna, która tam jest, to jest, proszę mi wierzyć, to jest po prostu, to jest rzeczywiście dziki Louvre i na to, z tym wiążę jakieś tam nadzieje i jakieś plany, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest o tyle trudne, że już łatwe, że mamy nawiązane stosunki z właścicielami ziemskimi. To jest naprawdę wielki krok. No i z tymi władzami archeologicznego parku, czy tego parku Canyons of the Ancients. Natomiast no zobaczymy, jak to się rozwinie. To tylko taka ciekawostka, no niektóre te tereny wiemy, że odwiedzali tacy bohaterowie, w cudzysłowie lub nie, Dzikiego Zachodu, jak Butch Cassidy, no handlował końmi właśnie w tym kanionie, gdzie pokazywałem Państwu ten wielki panel z ojcem, czy z poprzednim właścicielem tego kowboja, Boba Johnsona, z którym my mamy teraz do czynienia. On u niego kupował konie, nie kradł, ale kupował. Także no są takie nawiązania, takie konkretne też do Dzikiego Zachodu. Jedna z pierwszych ekspedycji hiszpańskich Domingueza, franciszkaninów Domingueza i Escalante, takich dwóch braci, przekraczała tereny bardzo blisko tych kanionów i to jest wyprawa z 1776 roku, więc no, bardzo chciałbym zahaczyć o te właśnie okresy i o moment pojawienia się Indian Ute, bo wiemy, kiedy Indianie Pueblo odeszli z tego regionu na południe do osad, które dzisiaj zamieszkują, ale nie wiemy, kiedy przyszli Indianie Ute, ale o ten teren zahaczali też Apache i Nawahowie i to w tą stronę też trochę chciałbym pójść, a czymś, co świadczy o ich bytności i no bo kultury materialnej za dużo takiej na ziemi czy w ziemi ci łowcy, zbieracze no nie zostawiali. To wiadomo, tak jak i u nas w paleolicie czy w mezolicie, tak to trochę wygląda z łowcami, zbieraczami typu Apache i Ute, przynajmniej w tym pierwszym ich okresie bytności na południowym zachodzie. Ute przyszli z Kalifornii, z Nevady, więc sztuka naskalna jest takim medium, które przenosi bardzo dużo informacji o nich i myślę, że trochę w tą stronę też chciałbym pójść. Dzięki. Super. Bardzo, bardzo dziękuję za przemiłe słowa, bardzo dziękuję za to, że udało się nam spotkać dzisiaj. Wszyscy drodzy widzowie, którzy dotrwali do tego momentu, no to tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda najnowszy numer Archeologii Żywej, który jeszcze nie jest przedpremierowo, publikuje właśnie okładkę. Tak wygląda właśnie aktualny jeszcze, ale... Może na pewno już w przyszłym tygodniu będzie w sprzedaży, a wszyscy, którzy nie oglądają nas, dowiedzą się, jak wygląda okładka dopiero, gdy pojawi się w sklepach. Oczywiście Paweł Kończewski, to dziękuję przede wszystkim tobie i innym autorom, którzy, bo bez autorów to zasadniczo nigdy by się nam tego nie udało wszystkiego tworzyć i badaczy, którzy znajdują czas w swoim bardzo napiętym harmonogramie, piszą
po urlopach i zaraz po urlopach się pojawiają na różnego rodzaju spotkaniach i którym się chce. No i oczywiście wspaniałych czytelników, których bardzo dziękuję wszystkim prenumeratorom, którzy nas prenumerują i którzy nas oglądają na różnego rodzaju kanałach. I jeśli tego jeszcze nie robicie, no to oczywiście zachęcam zarówno do prenumerowania Archeologii Żywej, jak i naszego koleżeńskiego czasopisma Odkrywca i subskrybowania YouTube'a tutaj, w tym miejscu. Trzeba nacisnąć ten przycisk, jeśli tylko jeszcze tego nie robicie. I to tyle na dzisiaj. Super. Bardzo dzięki. I teraz machamy do wszystkich. Na razie, trzymajcie się. Do widzenia. Państwo. Trzymajcie się, zdrowi.